Dzień dobry, jak co sobotę o godzinie 10 rozpoczynamy Piłkarski Salon, program, w którym podsumujemy sobie to, co działo się w piłce w minionym tygodniu i zapowiemy emocje weekendowe. Dzisiaj mamy w naszym studiu debiutanta Filip Surma, Kanal Plus. Dzień dobry. Dzień dobry, debiutuję w Meczyki. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszymy, że do nas wpadłeś i dwóch dżentelmenów, którzy pochłonięci dyskusją jeszcze zanim weszliśmy na antenę na temat różnych ali. Tak, widziałem twój uśmieszek, jak zaczynałeś ten program i tak pomyślałem sobie, a wsłuchałeś się w nasz ostatni dialog. Dialog poświęcony Saudi Pro League i ostatnim spotkaniom. Tak, Cristiano Ronaldo jest w formie. Top. Dobrze wygląda. Top. Ja tydzień temu komentowałem, Piotrek, wczoraj. Top. No, dla mnie najlepszy na placu był tydzień temu, w meczu na szczycie. Nie, ale dobra, nie będę się rozwodził. Dobrze. Roman Kołtun, Prawda Futbolu, Piotrek Urban, Eleven Sports, Polsat Sport. Dzień dobry. Panowie, ja tak wychodząc może od meczów wczorajszych, bo utrzymuje nam się fajna tendencja w Ekstraklasie widowiskowych, ciekawych spotkań. 3-2 dla gości tym razem padła twierdza Mielec w spotkaniu Stali z Koroną. 3-2 dla gospodarzy w meczu Piast Widzew i tak mi się wydaje, że nie tylko Puchar Polski, nie będę złośliwy, bo też pewnie tutaj nie wypada, żeby mówić o tym, że nie wszystkie mecze da się obejrzeć. To jest pewien temat również na pewno. Natomiast Ekstraklasa też pokazują te mecze w środku tygodnia, że nie ma nudy generalnie z polską piłką. Nie ma nudy, bo nawet jeżeli poziom spotkania nie jest takich najwyższych lotów, to jednak są bramki, bo to nie zawsze musi ze sobą iść w parze. Natomiast jeżeli już mówimy o tych meczach, które były w tym tygodniu, no to spotkanie Pogoń-Legia to był taki mecz, którym możemy się też chwalić nie tylko w naszym polskim środowisku, ale emocje, poziom gry, zwłaszcza to, co pokazała Legia Warszawa, to robi wrażenie, więc dobrze, że mamy taką drużynę, która również daje duże nadzieje na rywalizację w Europie. Raków Częstochowa troszeczkę zawiódł, pewnie będziemy o tym też rozmawiać, no ale jest Lech Poznań, który tego dnia odpalił swoją lokomotywę i również miło się patrzyło na ten zespół, na pewne manewry taktyczne, tak to powiem, trenera Van den Broma, na grę Markwińskiego, Weldę i tak dalej, i tak dalej. Więc w który nurt wejdziemy, to tutaj możemy troszeczkę popływać, bo jest o czym mówić. A spotkania, tak jak mówisz, wczorajsze, Stali Mielec z Koroną, czy Piasta z Widzewem, Łódź, również fragmentami gry były bardzo ciekawe. Mamy nowego trenera Daniela Myśliwca, który próbuje budować drużynę od pewnego modelu ustawiania zawodników, coś innego, inny sposób poruszania się, inne wymagania dla piłkarzy. Obserwujemy to, bo to jest dopiero początek. Widać, że jest tam bardzo ciekawy pomysł. Pomysł, który być może znamy z lig zagranicznych, jeżeli je bardzo mocno śledzimy, ale nie zawsze w Polsce trenerzy próbują budować tak modelowo drużyny, nakładać takie konkretne zasady. I sam jestem bardzo ciekawy, dokąd ten projekt pod tytułem Daniel Myśliwiec w Widzewie Łódź zajdzie. Nie tylko się ciekawie ogląda ten jego Widzew, ale też ciekawie się słucha przedpomeczowych wywiadów, gdzie trochę tak nam ten swój pomysł też po prostu przybliża w ciekawy sposób trener Myśliwiec. Ale tak wracając do tych meczów w środku tygodnia, w to nasze top 4 nie grało w Pucharze Polski, grało te mecze zaległe pomiędzy sobą. I chyba znowu możemy mówić o tym top 4, nawet patrząc na tabelę, bo gdzieś nam to się znowu klaruje po początku sezonu. Natomiast ta forma rzeczywiście jest różna. Gdzieś kiedy mówiliśmy, że Raków wszedł w fantastycznej formie w eliminację europejskich pucharów, tak teraz ona trochę spada. Lech, wydaje się, że odwrotnie ten trend może wyglądać. W Pogoni zobaczymy, bo było dobrze, później było bardzo źle, teraz może chyba z powrotem być dobrze. Ciekawi jesteśmy, bo za chwilę przyjeżdża też do Szczecina Lech. No i jest tylko ta jedna drużyna, w której ta forma jest stała, równa, a gra niezwykle efektowna i na pewno do końca. Czyli
Legia Warszawa. Mówisz o tym, jak świetne było to spotkanie Pogoń Legia, ale wczoraj w naszym programie Poznań kontra Warszawa chyba padła teza, że lepszy był mecz Lech Raków. Nie wiem, to można dyskutować. Na poziomie emocji który pewnie... tak powiedział? Taki mądry. Na poziomie emocji pewnie jednak ja bym twierdził, że Pogoń Legia. Natomiast co panowie wiemy o tych czterech drużynach po tych dwóch spotkaniach? Jak wy na to patrzycie? Jak patrzysz na Legię, to widzisz, że to jest zgrany zespół. Widzisz, że oni wiedzą, co chcą robić na boisku. Mnie bardzo cieszy, że jesteśmy w takim momencie, że chcesz oglądać Legię, bo wiesz, że będą emocje, wiesz, że będą gole. To chyba każdy kibic, nie Legii tylko kibic piłki nożnej, wie, że jak włączy ten mecz albo że jak pójdzie na stadion, to coś się będzie działo i to jest najważniejsze w piłce, bo nieraz zapominamy o tym wszystkim i a niech nasza drużyna tylko wygra, no ale nieraz nie idzie na to patrzeć, a teraz to wygląda wszystko bardzo dobrze, plus też widzisz, że ci zawodnicy, bo wiecie jak to jest, raz uda ci się strzelić na samym końcu, zrobić jakąś remontadę, powiesz okej, udało się, ale drugi raz ci się uda, to już za trzeci, jak jesteś w takiej sytuacji, ty po prostu wierzysz, że znowu ci się uda i teraz Legia jest na takiej fali i musi to wykorzystać, ten moment, który ma bardzo dobry, bo zgadzam się z tym, że w Polsce mamy takie 4-5 drużyny, które po prostu są na wyższym poziomie niż reszta, a reszta drużyn, no to tak jak widzimy, że w tym sezonie jest Śląsk Wrocław. W tamtym sezonie do ostatniego meczu walczy o utrzymanie. Jakby Wisła Płock nie zrobiła katastrofy w drugiej rundzie, to pewnie byśmy nie widzieli w tym sezonie Śląsk Wrocław w Ekstraklasie, a teraz można powiedzieć, że walczy o lidera. Tak? Dwie takie rewelacje tej jesieni, a w zasadzie późnego lata w Ekstraklasie, to są te drużyny, które spotkały się teraz w Pucharze Polski, czyli Jagiellonia i Śląsk. I teraz Legia jedzie na Jagiellonię. Dobrze pamiętam, tak? Bo dobrze. Też są takie teorie, że zobaczcie, Lech traci tylko 3 punkty do Legii, niby Lech w wielkim kryzysie, Legia niby taka świetna, a już kibice porównują, a z kim grała Legia, a z kim Lech. No jednak ten początek terminarza Legia miała naprawdę korzystny w porównaniu do rywali, których miał Lech Poznań. Tak naprawdę Pogoń była pierwszym rywalem z czołówki, z tej góry tabeli. Na to tylko też kibice zwracają uwagę. Legia jednak dzieliła to między grę w lidze, między grę w pucharach, miała bardzo dalekie wyjazdy. To trzeba naprawdę umieć regenerować swoją drużynę, więc ja bym do tego tak nie przykładał wagi, tym bardziej, że nasza liga jednak jest ligą wyrównaną. Oczywiście są drużyny, które kadrowo, jeśli chodzi o jakość kadry, odstają od innych, natomiast później na boisku to wszystko wygląda trochę inaczej. I każdy może przegrać z każdym. Ja bym nie lekceważył jednak tego faktu, że to trzeba łączyć jedno z drugim. Legia to robi na razie wyśmienicie. Ten mecz z Pogonią pokazał, oprócz tego, że drużyna trenera Runiajcia cały czas się rozwija, to znaczy kiedy przychodził do klubu, zaczynał od budowy gry obronnej, tam były stawiane fundamenty, też później przejście na inny system, teraz również od początku sezonu troszkę zmienił, jeśli chodzi o strukturę ataku, bo już nie dwóch napastników, tylko dwie dziesiątki, jeden napastnik, do tego wprowadzanie gry od tyłu, rozegranie od tyłu, to często jest kosztowne dla tej drużyny, bo tracą tak bramki, czy nie potrafią wyjść z własnej połowy, natomiast dzięki temu również tworzą sobie sytuacje, kiedy wyjdą spod pressingu przeciwnika, więc cały czas ta drużyna, mam takie wrażenie, idzie krok po kroku, rozwija się w swoim sposobie gry, a do tego doszły puchary, ta intensywność gry, nie tylko rozumiana jako liczba przebiegniętych kilometrów, choć ona w meczu z Pogonią była fantastyczna, bo oni biegali tyle, co Pogoń, a grali całą drugą połowę o jednego zawodnika mniej. To również jest plus, dlatego że zespół jest dobrze przygotowany fizycznie, no ale nie tylko to, również właśnie szybkość gry, bo to było widać, że Legia grała szybciej piłką, mimo że grała o jednego zawodnika mniej i dzięki temu właśnie gubiła drużynę ze Szczecina i to było dla mnie niezwykle interesujące i robiące dla mnie wrażenie, że grając o jednego mniej, zazwyczaj te mecze, kiedy grasz w dziesiątkę, możesz je wygrać, ale wygrywasz je taką solidną defensywą, drużyna przeciwnika cię tłamsi, ty stoisz na przedpolu, wybijasz te piłki, które są momentalnie dośrodkowywane w szesnastce, wyprowadzisz jedną
kontrę, drugą kontrę i wygrywasz mecz. Natomiast tutaj to spotkanie w Szczecinie to cały czas był cios za cios. Legia odbierała piłkę wysoko, bo tak bramka Elitima. Grała szybko piłką, Pogoń musiała za tą piłką biegać, więc to też pokazuje właśnie intensywność gry, rozumianą jako szybkość podejmowania decyzji, jako bardzo dobre umiejętności techniczne zawodników, pokazywanie się na pozycjach, więc biorąc pod uwagę, że jeszcze były te europejskie puchary, a tych meczów już nie było za nimi mało, no trzeba trzymać kciuki, żeby taką dyspozycję Legia trzymała jak najdłużej, bo to jest gwarant wyjścia później z grupy i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, jak to jest ważne dla rankingu, dla polskiej piłki. Też Legia na pewno gra bardziej ryzykownie. Też przez to te straty goli, bo trochę też rozdaje nadal prezenty w defensywie. Jasne, że później potrafi tą swoją zespołowością i wiarą w siebie to, no i też z tymi umiejętnościami oczywiście nadrabiać, ale gra wyżej. Na pewno jest świetnie przygotowana fizycznie. Widać to po kilku piłkarzach, którzy potrafią świetnie łączyć te rywalizacje na dwóch frontach. Yuri Ribeiro choćby mówi, że jednak 90% zasług za to, jak się teraz Legia prezentuje, to jest trener Kosta Runjajcz i ten jego powrót do Szczecina może znamienny, bo kibic Pogoni wskazują, jaką miał na przykład kadrę w 2022 roku, kiedy Pogoń wygrała u siebie 3-1 z Legią za Runjajcza. I to nie była, szczerze na papierze, mocniejsza Pogoń niż ta dzisiejsza. Innymi słowy, po prostu kibice twierdzą, że Kosta Runjajcz jest lepszym trenerem niż Jens Gustafsson. Tylko małe odniesienie do wczorajszego programu, bo Dawid Dobrasz nas ogląda, szczerze, serdecznie pozdrawiamy. Dawid mówi, że pod względem jakości piłkarskiej wybrali jako najlepszy fragment tych dwóch spotkań pierwszą połowę meczu Lech Raków, więc taka era. Nie, że to Dawid na pewno takie, powiedział. Takie bardzo cenię sobie jego zdanie, ale mam inne. Proszę. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jak patrzyłem, oglądaliśmy bardzo uważnie, w barze, ale bardzo uważnie z kolegą Pawłem Gołaszewskim. Tak można, tak? Oczywiście. Oczywiście, stary, to prawdę futbolu robiliśmy później, także to nie, to są poważne sprawy. Muszę powiedzieć, że z Pawłem Gołaszewskim postanowiliśmy w ogóle nie pójść na galę, a tam dopiero był bankiet, człowieku, bo wiesz, jak to kongres, bo uznaliśmy, że jest to zbyt ważny, zbyt ciekawy mecz i muszę wam powiedzieć, że do hitu, a był to absolutny hit, to był jeden z najlepszych meczów w polskiej ligi, jak ja widziałem w dekadzie, może nawet najlepszy od lat. Mhm. Potrzebujesz dwóch drużyn. Czyli ja bym nie umniejszał Pogoni w tym spotkaniu. Pogoń też grała innym sposobem, ale też grała wielki mecz. Zobaczcie, Pogoń obejmowała prowadzenie. Pogoń w 71 minucie... Kilkukrotnie, nie? Bo tam... Poprowadziła 3-2 i w tym momencie wydaje się, że wygra ten mecz, tak? Że stadion, że wynik, że fakt, że Legia gra w dziesiątkę spowoduje, że Pogoń rzeczywiście, wiesz, zwycięży i to będzie bardzo ważne zwycięstwo, tak? To, co zrobili na Krakowi, potwierdzą na tle tej potężnej, dzisiaj w polskich warunkach potężnej Legii, bo europejskiej, wiesz, potwierdzonej w Europie. Natomiast jeśli mówi, że trener Kosta Runjajcz, ja się z tym zgadzam, bo ja bym powiedział tak, zobaczcie, piszą hit za hitem i to jest autorstwa jednak Kosty Runjajcza i jego myślenia, sposobu grania. Ale to jest troszeczkę, jakbyśmy powiedzieli, Kosta Runjajcz ostatnio mnie spotkał i rozmawialiśmy. Ja mówię, trenerze, no musieliśmy panu dychę dać. I on do Bartka, Bartek, a gdzie? Ja nic nie wiem, że prawda futbolu dziesiątkę mi dała. Ja za Aston Villa dostał dziesiątkę nawet na tablicy. Wyślę mu tą tablicę. Mamy dziesiątka sobie w skali 1-10. To pierwszy raz tak w historii dziesiątka poszła? No dla trenera, wiesz, słuchaj, wielki, pytam, wielki tak, mecz, tak. Wiesz, to jest dycha, no może kiedyś komuś, ale nie wiem, kilka lat istniejemy, a dostał dziesiątkę. Mówi, proszę mi tą na pamiątkę, tą dziesiątkę dostarczyć, także będzie, zrobimy, w ogóle wydrukujemy, wkleimy i na ścianę powiesimy tą dziesiątkę. Bo muszę wam powiedzieć, że, ale to jest jeden mecz, prawda, Aston Villa, ale jak już popatrzymy, Aston Villa, Górnik Zabrze. Górnikiem Zabrze Legia potrafi przebiec więcej niż z Aston Villą. 123 km prawie. Mecz ma dramaturgię. Mecz jest wygrany w niezwykłych okolicznościach, ale wygrany, to zawsze buduje. Jedziesz do Szczecina, gdzie piszesz historię niebywałą, czyli ta Legia ma moc tworzenia, biorącą się z trenera. Dodałbym chyba jednak, że temu wszystkiemu świetnie patronuje Jacek Zieliński, dyrektor sportowy, bo Paweł Gołaszewski co mecz tak sobie zamieszcza taki tweet pod tytułem
nowi piłkarze, konkretne liczby. A on pokazuje tylko asysty i bramki, ale to jest nawet za proste, co on pokazuje, ale też ciekawe, tak? Asysta, bramka, a to Gual, prawda, a to Elitim, a to Kapuadi, a to Kun i cały czas mu to wychodzi. Ale przecież to nie chodzi tylko o asysta, bramka. To jest taka najbardziej konkretna liczba w futbolu. Najbardziej konkretną jest bramka, no ale asystę też bardzo cenimy. Natomiast zobaczcie, budowanie Kapuadiego w takich okolicznościach na tle Aston Villa, no to jest naprawdę zadanie Herkulesa. Kun, czy myśleliście, że to będzie tak rewelacja? Ja myślałem, że będzie przyzwoity. On jest więcej niż przyzwoity w Legii. No rozkręcał się, ale się rozkręcił. No mój Boże, ale się rozkręcił. No, rozkręcił się na poziom naprawdę no, fantastyczny jako tego chłopaka. Tak? Więc ja bym powiedział tak, zobaczcie, ile jest nieoczywistych piłkarzy budowanych w określonych okolicznościach, nie pod tytułem kupię. Kupię drogiego, kupię ciekawego, mam kasę. Nie, to wszystko Legia dzisiaj, to jest szukam ciekawego piłkarza. Raczej nie mam kasy, tak? No zapłacę mu stosunkowo dużą pensję, jak na polskie warunki, bo tak trzeba powiedzieć, tak? Legia płaci na port, ale najlepiej za darmo. No dobra, no jeszcze ten Kapuadi trzeba za niego zapłacić, to coś zapłacimy. Natomiast to są trudne okoliczności tworzenia, ale też bym powiedział, jak mówię, ala Runiajcz, ala Zieliński, to też powiedzmy ala Mioduski, tak? Bo gdzieś patronuje temu wszystkiemu dzisiaj Dariusz Mioduski. I tak jak postawił konsekwentnie na Jacka Zielińskiego. I dla mnie to był taki, jeden moment był przełomem jakby w relacji Mioduski, zarządzanie Legią i w szczególności nowy dyrektor sportowy. Jak zostawił Jackowi prawo wyboru. Papszun był dogadany przez samego właściciela, przez samego prezesa, ale Jacka pierwsze jakby pytanie przy rozmowie z Dariuszem Mioduskim było takie: prezesie, ale ja mogę wybrać trenera? Wiesz, jeśli będę dyrektorem, zobaczcie, oczywiście, to jest twoja decyzja, to jest twój wybór. I jednak Jacek decyduje się na Kostę Runajcza. Czyli też no, na koniec jest, widzisz, hierarchia w tej drużynie. Jest układ, Dariusz Mioduski, zobaczcie, jak się spełnia dzisiaj na forum międzynarodowym. Idzie, walczy o pewne rzeczy, a to zaprasza ECA, a to jest w trzech ciałach ECA UEFA-owskich, a to gdzieś współtworzy tą architekturę nową europejską, ale zarządza Marcin Hera klubem, Jacek Zieliński, tak, i Kosta Runajcz, że to nagle ma absolutnie sens i wszystko to są fachury, to są wszystko fachowcy. Też pokazuje, że postawienie na fachowców na przykład w salonie też się przydaje. Ja, ale to co jest bardzo ważne, to, bo to jest dla mnie kluczowe, tylko też z tego co mówisz, to i mniej Darka Mioduskiego w Legii na co dzień, to lepiej idzie Legii. Ale to jest... Można taką tezę postawić, Piotrek, i Darek Mioduski się pewnie na to nie obrazi, rozumiesz? Bo to jego decyzja i bardzo to mądra. To jest jego decyzja. On na koniec, słuchaj, pamiętaj też jednak, stawiasz czasami i też on miał straszne pomyłki. Kepcija i jak się nazywał ten trener? Romeo Jozak. Jozak. To on też wymyślał pewne konstrukcje. No właśnie, a wiecie dlaczego wymyślał? Roman, bo tam było tak, była, pamiętaj, opcja szwajcarska, opcja chorwacka, skakał z kwiatka na kwiatek, ale dlaczego? Mądrość to, o czym mówisz, podkreślmy to, że często właściciele czy prezesi klubu nie chcą oddać tej władzy komuś innemu. Jednak do końca ja i cały czas gdzieś popełniają te błędy, a tutaj ta wielkość jest tak. Taka, że ten właściciel też tak nielubiany, pamiętajmy, przez kibiców na Łazienkowskiej czy obrażany, w pewnym momencie jednak, no może trochę pod presją, ale również wyciągając wnioski ze swoich błędów, zdecydował się na to, o czym ty powiedziałeś. Takie tylko jedno postscriptum. Nie wiemy, jakby Legia wyglądała za pod wodzą trenera Marka Papszuna, bo to jest również fantastyczny szkoleniowiec, który w lidze ograł trenera Runiajcza, jeżeli popatrzymy sobie na poprzednie rozgrywki. Natomiast nie ulega wątpliwości, że trener Zieliński trafił z Kostą Runiajczem, że tutaj to porozumienie, bo to jest dosyć istotne, tak, że oni mają relacje ze sobą na takim poziomie, nie, co, że ja się dogadują. Ja nie, broń Boże, nie chcę umniejszyć Papszuna. Nie, tylko ale mówię, Papszun, prawda, że nie wiemy, jakby to było. Mogłeś postawić na Papszuna i mogłeś mieć historię inną, ciekawą, też pewnie z sukcesami. Natomiast wydaje mi się, że w tym układzie nie.
Nie, wiesz dlaczego? Bo na koniec dyrektor sportowy to jest też funkcja, która zawiera pewne prerogatywy. To nie możesz powiedzieć tak, to ja biorę papszuna i papszun wszystkim zarządza. To tak nie działa. Ale być może, ja się z tobą zgodzę, ale nie wiemy też, jakie byłyby relacje, pewnie te rozmowy trenera Zielińskiego z Markiem Papszunem prowadziły do tego, że jednak bardziej będę dogadywał się z dogadanego trenera, Runiajciem, który jest wtedy, wiesz, na fali takiej, że normalnie jak surfer, rozumiesz, i nic tylko go wziąć, a jednak Jacek Zieliński podejmuje światową decyzję. Wiesz, jakby nie wyszło, to wyobraź sobie przy tej presji, która ciąży. Jacek jest fachurą, usiadł z oboma dżentelmenami. Ja nie umniejszam w tym momencie Papszuna, bo Papszun się jeszcze sprawdzi w niejednym miejscu, jestem pewny, bo to też jest fachura. Myślę, że już był tak dogadany, tak mówisz, był dogadany ale, z Legią, ale... dogadany z Kuleszą. To już nie, z Kuleszą to nie, z Kuleszą to był pozorny casting. Życzę mu, żeby do trzech razy... O reprezentację Polski. Papszun się sprawdzi, w niejednym miejscu, bo wiesz, on to też bajerował nas tutaj przy tym rozstaniu z Rakowem, a prawda jest taka, że w tym zawodzie trenera będzie obecny 10, 15, 20 lat, albo jako Orestrończyk, kiedyś go spotkałem przez 70, mówię, nie ma co, trzeba pracować. Także będzie pracował, bo jak będzie miał 70 lat, myślę, bo futbol to jest jego życie, Papszuna, tak? Natomiast tu nas bajerował, że on tu potrzebuje tego, on potrzebuje też roboty. On znajdzie tą robotę, tylko pamiętajcie jedną rzecz. Znalezienie roboty na zasadzie Papszuna w klubowej piłce, bo selekcjoner to jest inna dyskusja, no to jest troszeczkę znalezienie roboty na moich warunkach, tak? Musi być moje, to ja podporządkowuję sobie środowisko, tak? To Runajcz tak nie działa. Pracował w klubach niemieckich. Ale dużo rzeczy się dzieje na jego warunkach. No też ma pewną... Ale nie. Ja byłem przekonany, ale i z Adamczukiem się dogadywał w Pogoni, a to on ma doświadczenie też z niemieckich klubów, to panowie, no to też... Nie no, doświadczony trener, tylko ja byłem przekonany, jak była informacja, że Jacek Zieliński został dyrektorem sportowym Legii, ale takim dyrektorem, który decyduje o wszystkim, byłem przekonany, że to będzie Kosta Runiajc. Dlaczego? Bo znałem Jacka, już wcześniej pracowaliśmy razem i on od zawsze, od lat bardzo chwalił Kostę Runiajcza, także tutaj dla mnie było ewidentne, że zdecyduje się też, biorąc pod uwagę charakter jednego, drugiego trenera, także raczej byłem pewny. Co do Papszuna, no to zrobił niesamowitą robotę w Rakowie, niesamowitą, to trzeba mu oddać, ale ja się zastanawiam też właśnie, jaki będzie jego kolejny krok, bo to nie jest takie proste, jak może on sam sobie wyobrażał, bo wydawało się, że jasnym, klarownym kandydatem na kadrę. Nie wyszło. Ale nie z jego winy chyba. Nie, oczywiście, że nie. Później za granicą, no okej, nie jest łatwo, jesteś trenerem z Polski. Wierzcie mi, że dużo razy to widzę, nawet nie pomaga. Widzę, Schalke rozważają, bo tam Schalke pogrążone. Ale wiesz co? Szczerze ci powiem, jakby poszedł do Schalke, to jest tak, powiesz, że język byłby problemem, ale dobra, otoczyłby się Trener Papszun w Europie nie grał. Bierzmy to też pod uwagę, bo ale Schalke gra w drugiej Bundeslidze. No dobrze, ale trener Papszun w Europie nie grał, a drużyny z Europy. Eliminacje. Nie z Europa, umówmy się. No poważna Europa. Chodzi mi gość z Pampel. Luny jest brutalny. No mówię, Europa, no dla poważnych klubów to Europa... Ale to jak, jest, wiesz, jak na polskie warunki, Piotrek, no jak dobrze, na Raków Częstochowa... Jak wyjeżdżasz z Polski, jest Pampeluny, to myślą nie po polsku, takie, tak? Myślą po swojemu. O to mi chodzi, tak. Że ja też nie umieszczam... A ty jesteś urodzony Pampeluny, a czy z Zabrze? Ja w Zabrzu. Urodziłem się w Zabrzu, tak. Panowie, wróćmy do Legii. Jedna sprawa. Wspomniałeś o, chyba Filip, o ECA, o tym, co robi Dariusz... Nie. To Roman. Tak, o tym, co robi Dariusz Mioduski też w Stowarzyszeniu Europejskich Klubów. Na naszym kanale jest rozmowa z prezydentem, prezesem tego stowarzyszenia, Nasserem Al-Khelaifim, który właśnie zaproszenie Dariusza Mioduskiego w Warszawie tutaj zasiadał, było posiedzenie zarządu tego stowarzyszenia, też prezydent Paris Saint-Germain. Ciekawa rozmowa Tomka Włodarczyka z Katarczykiem jest do obejrzenia u nas, ale my z gabinetu wróćmy na boisku, bo też i do dwóch panowie zawodników, dwóch indywidualności, bo mamy na miniaturze Jurgena Elitima. Tylko ci się chcę wtrącić. Muszę, bo nie. Proszę. Ten. Wczoraj w nocy słucham hiszpańskie radio, bo tam radio zaczyna się w 11:30, oczywiście w nocy, dwie godzinki. I nagle jest, mówił, że w meczykach w Polsce wywiad na temat Mbappé, także od razu to było, także to też widać. Jesteśmy wszędzie, międzynarodowa. Też widziałem, że wyciągnęło ten fragment, tak, jak najbardziej, bardzo nas to cieszy. Hiszpańskojęzyczny Kolumbijczyk Jurgen Elitim, to jest świetny ruch Legii Warszawa.
Kto go znał przed transferem do Legii? Ręka w górę. Bo w Racingu Santander. Jak chcecie, mogę wam troszkę powiedzieć, bo naprawdę, no właśnie przez to, że... Pytanie jest ode mnie konkretne, tylko skończę. Kto jest najlepszy transfer tego sezonu, tego lata do Ekstraklasy? Biorąc pod uwagę, jakie daje teraz możliwości Legii plus warunki przyjścia jego do klubu, to ja bym powiedział, że tak. Jego historia transferu jest mega ciekawa. Dla mnie, tak jak wcześniej chwaliliśmy i słusznie, to, że Darek Mioduski podjął decyzję, że potrzebuje Jacka Zielińskiego, który uważa, że to jest bardzo mądry, dobry ruch, że takiej osoby potrzebowała Legia Warszawa, to Jacek Zieliński też podjął bardzo dobry, mądry ruch, jak wziął na dyrektora scoutingu takiego człowieka jak Radek Mozyrko. Radek Mozyrko, on jest niesamowitym pracusiem, znam go bardzo dobrze. Poukładał scouting, pozmieniał duże rzeczy, no i efekty są widoczne, bo te transfery naprawdę są bardzo dobre. Co do Elitima, on grał w Racingu Santander, spadli, był wypożyczony z Watford. Racing Santander miał opcję wykupu tego zawodnika za pół miliona euro. Oni tam musieli powiedzieć do jakiegoś momentu, czy go biorą, czy nie. W czerwcu powiedzieli, że nie, że go nie biorą. Ale co zrobiła Legia wcześniej bardzo dobrze? To był pierwszy klub, który z nim rozmawiał. Legia Warszawa. Prawie 30 spotkań oglądali tego zawodnika. 4-5 razy na żywo. 6-7 osób w klubie oglądali tego zawodnika. Wystawiali swoją ocenę. Był przeprowadzony też taki wywiad jak poza boiskiem, bo to jest coś, co teraz Legia robi bardzo dobrze, bo wiem o tym właśnie, że mogli mieć inne transfery, ale dowiedzieli się, że poza boiskiem może, a to jest najtrudniejsze dowiedzieć się, jak to wygląda, że nie warto robić taki ruch. To co się wydarzyło? Nagle Elitim nie będzie wykupiony z Racingu Santander za pół miliona. No to Legia od razu wchodzi, rozmawia z Watfordem, dogadują się na bardzo dobrych warunkach, bo Legia musi tylko jakieś bonusy zapłacić, czyli jakieś turnieje, trofea wygrają i tak dalej, czyli nie musieli nic zapłacić, no to już jest bardzo dobry ruch. Jak inne kluby dowiadują się, że ten zawodnik jest do wzięcia, od razu też rozmawiają, ale przez to, że Legia zrobiła robotę dużo, dużo wcześniej, on już był na testach medycznych w Legii, także to też pokazuje, jak klub z Polski musi pracować na transfery. Ja dużo razy byłem zdziwiony, nawet jak pracowałem w Legii, jak przychodzili do mnie i pytali się, Piotrek, możesz dowiedzieć się o tym, to nie była moja rola, tak, ale no, bo całe życie tam mieszkałem, no to znam tych ludzi, możesz się dowiedzieć na temat tego zawodnika, tego i tego. Ja myślałem, no tak, dobry zawodnik, bo go znam, ale mówię, to jest bardzo późno. Przecież ten zawodnik, na pewno już, ja dzwonię na przykład do agenta tego zawodnika i mówię, słuchaj, no pytają się o tego, nie no, Piotrek, on już ma 8 ofert, nie? To trzeba dużo, dużo wcześniej ogarniać. Także tutaj bardzo dobra robota zrobiona wcześniej, że nie ma przypadku, że na koniec widzisz jakiegoś zawodnika. Nie, tutaj wszystko było naprawdę zrobione dużo wcześniej i przez to taki zawodnik dzisiaj może być w Legii Warszawa. I w tym przypadku, bo nieraz mam wrażenie takie, że niektóre kluby lubią się chwalić, że ile zapłacili za tego zawodnika. Nie wiem, zapłaciliśmy milion. Jesteśmy najlepsi, bo milion zapłaciliśmy. A mam wrażenie, że w Legii chcą właśnie jak najmniej, że nie chcą się chwalić że zapłacili milion, tylko że zapłaci, patrzcie, jak mało zapłaciliśmy za dobrego zawodnika i to jest no tak, to bardzo jest ważne. Ale zapytałeś, czy go znaliśmy. Ja, kiedy przychodził Elitim, bo dla mnie to nie było znane nazwisko, zadzwoniłem do Watfordu, do ludzi, którzy pracują w Watfordzie, którzy pracują w Akademii Watfordu, bo on tam też przewijał się. I to nie był piłkarz, który w Watfordzie, w Akademii, wśród ludzi, którzy patrzą na to, jak ten piłkarz może ewentualnie być później wykorzystany, nie był znanym nazwiskiem. Oczywiście ten rynek hiszpański, gdzie on więcej grał, bo nie tylko w Racingu, jest bardziej do przeczesania i tam tych wiadomości z pewnością Legia wyciągnęła sobie więcej, bo z samej gry w Anglii on tam po prostu nie grał. Ale też trzeba powiedzieć, bo kiedy płaci się za zawodnika, tak jak za Balue, Lech zapłacił ponad milion euro i na razie ten transfer się nie spłaca. A co strzelać, spokojnie. Tak, druga bramka w Ekstraklasie.
to w jednym środowisku zawodnik funkcjonuje tak, ale nigdy nie wiesz, jak on się zaaklimatyzuje w tym konkretnym miejscu. Tutaj wiele czynników ma na to wpływ. Możesz obejrzeć piłkarza, wszystko o nim może wyjść, że jest pięknie, ładnie, natomiast później coś się dzieje takiego, że ten zawodnik nie może odpalić, że ten trener ma dla niego inną wizję gry, że te zasady, które obowiązują w drużynie, on się do nich nie podporządkuje, że coś mu tutaj nie odpowiada. I na razie pytałeś, czy to jest najlepszy transfer lata. Na razie to tak wygląda, że to jest jeden z najlepszych transferów. Patrzymy również przez pryzmat gry w Europie, bo to, myślę, podbija jego wartość, bo gdybyśmy tak tylko mieli popatrzeć na ekstraklasę, mamy na przykład Pedro Henrique, napastnika w Radomiaku, który również robi wrażenie i nie jeden już klub z top 4, jak już tak rozmawiamy, pytał o tego napastnika. Został Exposito w Śląsku. Możemy też to tak w cudzysłowie uznać, że to był super transfer, że jednak nie pozwolił mu, zwłaszcza trener Jacek Magiera, na to, żeby opuścił ten klub, a na pewno nie za takie pieniądze. No właśnie, nie wyobrażam. Tego zawodnika. Więc tych transferów było trochę. Trzeba jeszcze tak poczekać do większej pewnej oceny. Natomiast jeżeli rozmawiamy na dziś, ten Elitim bardzo dobrze się wkomponował. Ten sposób gry, który gra, który prezentuje Legia, też mu odpowiada, czyli to środowisko, które ma również w samej drużynie, podpasowało i to wszystko się ze sobą zgrywa, więc również rola znów trenera, który umiał wkomponować go do swojego modelu, ma to również wpływ na to, że ten Elitim dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Wiecie, co też jest bardzo ważne w transferach, żeby mieć skauta na miejscu. Ja jestem przekonany, że to jest bardzo ważne, że właśnie dużo razy do Polski przyjeżdżają zawodnicy z Hiszpanii, z Portugalii. Musisz mieć tam człowieka. To nie jest to samo, jak masz kogoś, który ogląda na żywo, zna tych ludzi. No, to jest zupełnie inny poziom wiedzy i myślę, że to też jest coś, co trzeba pochwalić Legię za to, bo mają w różnych krajach tych skautów. Mi Elitim trochę Martinsza przypomina, jak pamiętacie Portugalczyka, który był w Legii jeszcze nie tak dawno, bo i w Lidze Europy, kiedy Legia pokonywała Leicester, też zespół z Premier Ligi, Martinsz też był zawodnikiem, który grał wtedy w drużynie i tak patrząc na sposób gry, na warunki fizyczne, na umiejętności techniczne. Gdzieś widzę tutaj taki wspólny mianownik. Być może Elitim jeszcze ma takie cechy gry bez piłki, które mocno współpracujący z Bartkiem Sliszem, bo w tym meczu chociażby w Szczecinie, o którym rozmawiamy, on miał najwięcej odbiorów, on miał najwięcej przejęć. Elitim spośród wszystkich zawodników Legii, więc to uzupełnianie się z Bartkiem Sliszem jest fenomenalne, a do tego to jest piłkarz, który jeszcze daje dużo w ofensywie, jeśli chodzi o podania. Może nie jest to jakiś dribbler, ale właśnie umiejętnym podaniem, tak jak Martinsz, współpraca z Josue napędza czy rozpędza, nadaje tempo grze tej drużynie. Na pewno też tych wielu obcokrajowców szybko kupuje ten klimat cały Legii, tę otoczkę, tę drużynę, te wartości, z którymi Legia chce się utożsamiać, no bo to też widać po Elitimie, nawet w takiej analizie na Legia.net, czy tam po prostu z perspektywy kibica, że on się też cieszy jak dziecko z tych goli, że cieszy się, że jest w tej drużynie i że bardzo szybko się w niej zaadaptował. Martinsz też, myślę, że podobnie się z Legią bardzo mocno identyfikował, a na boisku rzeczywiście ten duet w środku pola za plecami tych dziesiątek wygląda świetnie. No i Bartosz Slisz, to jest kolejny piłkarz, o którym trzeba porozmawiać. On sam o sobie mówi, że jest w topowej formie, widzi się w reprezentacji. Pytanie, czy my go widzimy? My go wystawialiśmy przy wyjściowej 11 Santosza we wrześniu, także widać było moc tego gościa, bo jak patrzysz na tą drogę europejską, to jest jednak 6 meczów i to dramatycznych meczów, w których się bardzo dużo działo. Ja bym nie doceniał też tej walki z Ordobasami Szynket choćby. Austria Wiedeń, to wiecie jaką historię napisała, jednak Austriacy tu wygrali w Warszawie i to był najsłabszy mecz akurat Bartka. Z tych 6 kampanijnych meczów europejskich plus Aston Villa to był jeden słaby, ale pozostałe 7, no już liczę Aston Villa, to wszystkie były dobre, bardzo dobre albo świetne, także to też pokazuje, że nie patrzymy na niego przez pryzmat jednego meczu, tak, z Pogonią Szczecin czy tylko z Aston Villą, no to już bym dwóch powiedział, tylko patrzymy na kampanię, dwumecz z Midtjylland, tak, świetne, Aston Villa świetne, takie spotkanie w Szczecinie, gdzie masz w dziesiątkę drugą połowę do zagrania, Elitym jest świetny, ale Slisz
też jest świetny. Ja bym powiedział, zobaczcie, bo mówicie o Litimie tu i teraz, prawda? Ile cierpliwości Legia musiała mieć w stosunku do Bartka Slisza, za którego zapłaciła 1,5 miliona euro. To jest jeden z najwyższych transferów w historii Ekstraklasy. Ale jak ja go widziałem w Lubinie, byłem przekonany, że to jest wart tych pieniędzy. Oczywiście, powiecie, a miał 18 lat, a skąd wiesz, a to jednak duże ryzyko, 1,5 miliona to jest bardzo dużo pieniędzy na polskie warunki, tak? Bo to jest 6-7 milionów złotych. Pytanie, czy nie miałeś podobnego zawodnika już w klubie, nie wiem, Łakomy. Okej, okay, no to to jest na koniec, wiesz, to jest na koniec. Pamiętaj jedną rzecz, jak masz klub, który nie ma jasnej, czytelnej struktury, nakładasz różne struktury i różnych ludzi z różnych struktur. Zobacz, dzisiaj to porządkuje. Sam mówisz, że Jacek Zieliński dobrał Radka Muzyrkę, że to będzie struktura stworzona przez Jacka. Ja sobie wyobrażam, że to nie będzie struktura na 2 lata, na 3 lata, tak? Nie wiem, do Akademii jest dyrektor Śledź, tak? No to też jest, rozumiem, wybrany na lata. Wiesz, że jakby to Jacek zaczyna budować strukturę i struktura, która jakbyś teraz wrzucił nowego człowieka na stanowisko dyrektora sportowego, no to on za chwilę znowu, wiesz, i to wszyscy się nakładają, kompetencje, później ambicje ludzi w danym projekcie, frustracje ludzi w danym projekcie, czytelność jakby, oczywiście łatwiej działać w oparciu o sukces, ale to tym bardziej teraz, wydaje mi się, Jacek już pokazał, że jest w stanie tworzyć na różnych poziomach klub, tak, najważniejszy wymiar dla kibiców jest oczywiście kadra pierwszego zespołu, bo to wiecie, kto jest za kulisami, no to dyskutujemy, jak jest fajnie, a jak jest niefajnie, to tym bardziej kibice mówią, a trener od przygotowania fizycznego to dobry? Ja pamiętam w Lechu, jak zawsze, panie, a ten Kasprzak to dobry czy nie? Jak nie idzie, to motoryczni zawsze mają najgorzej, no, i oni są na pierwszym miejscu. Natomiast wiecie, na koniec motoryczni też wiedzą, jak się bronić, tak, bo zawsze wyciągną, słuchaj, to tyle takie doświadczenia liczby, to takie mają. Liczby. No, ten, dokładnie, natomiast chciałem powiedzieć, że wiecie, na koniec to jest ciekawe, ale najciekawsza jest ta kadra, ta jedenastka, która wychodzi na mecz, te zmiany. I tu Jacek, myślę, że pokazał taką, a on przecież nie pierwszy raz konstruuje kadrę klubową. Brakowało mu do niego wcześniej zaufania w Legii, ale to właśnie dzisiaj moim zdaniem to zaufanie jest tak duże, że to wszystko zaczyna mieć sens, prawda? Ale no, nikt nie da na tacy mistrzostwa Legii, prawda? Lech dzisiaj, który nie ma Europy, a jest to jednak atut. W tym znaczeniu walkę o mistrza Polski, bo to nie jest atut żaden. To jest tragedia dla Legii, że dla Lecha, że go nie ma w Ale ułatwia ci troszkę. Ale ułatwia, chodzi mi o to, że ułatwia walkę o mistrzostwo. Nie po to, jakby zobaczcie, konstrukcja kadry Lecha jest też taka, że Piotrek Rutkowski po kampanii w 2020 roku, gdzie było świetnie, tak? Przeszli te 4 rundy, zagrali w Lidze Europy. Okej, tam się trochę odbili, ale zapłacili straszną cenę w lidze. 10. miejsce chyba zajęli, nie? To Piotrek Rutkowski, no, mając też fundusze, bo to też życie, wiecie, pieniądze ułatwiają w takiej sytuacji. Jak zarobiłeś na Europie plus wypromowałeś piłkarzy wtedy, Modera się sprzedało za 10 baniek euro, to łatwiej się działa, tak? Ale zaczął konstruować kadrę trochę szerszą, tak? Gdzie masz ten 13, 15, 18 piłkarz może ci się przydać. Nie taki, że siedzi tam, siedzi i mówi tak, dobra, i tak się dzisiaj nie podniosę, tak? Tylko do rozgrzewki, a często do pierwszego składu i tak dalej. Zobaczcie, jak dzisiaj Lech ma silną kadrę i to jest konstrukcja nie tylko na mistrza Polski. Na mistrza Polski jest ewidentne, że Piotrek Rutkowski zawsze chce walczyć o mistrza Polski. A to jest kadra, że on myślał, że będzie łączył walkę o mistrza Polski z grupą w Europie. To się nie udało, ale tym bardziej ta siła kadry może zaprocentować w trakcie sezonu, tak? Ja tylko, panowie, kończąc temat wątek Legii, zerkam w ten terminarz, bo widzę, że nasi widzowie na czacie jednak zwracają uwagę na ten punkt, od którego wyszliśmy, czyli łatwiejszych rywali Legii w ostatnich tygodniach w lidze, ale teraz robi się trudniej, bo jest wyjazd na Jagiellonię, to już w niedzielę, później jest Alkmaar na wyjeździe w lidze Konferencji Europy, a później jeszcze u siebie Raków Częstochowa, to są to spotkania do przerwy na kadrę, a później jeszcze po przerwie na kadrę Śląsk Wrocław na wyjeździe, więc robi się trudniej dla Legii. Natomiast po tym meczu Alkmaar Legia też zapowiada się bardzo ciekawie. Po meczu Raków Szturm Graz selekcjoner Michał Probierz będzie wysyłał powołania z tej szerokiej kadry, będzie ją ograniczał do nieco węższej. No i właśnie, wychodząc do tej kadry, Slisz, Wszołek, to jest must, tak? Nie widzimy inaczej. Już pytanie, są. Z tej trójki, Już czy... są. Z Legii? Już są, no.
No, mój Roman potwierdza. Nie, że coś wiem, ale mój dziennikarski nos. No dobrze, a ja nie może być inaczej. Nie może być inaczej, to się zgadzamy. A jak patrzycie na kwestię Marchwińskiego? Zbigniew Boniek u ciebie w Prawdzie Futbolu mówi o tym, żeby go zostawić jeszcze przy kadrze młodzieżowej. Zresztą Zbigniew Boniek to jest legenda, tak? I ma wyczucie i wiele rzeczy widział i jako piłkarz, jako trener, jako menedżer, jakby, który pracował w futbolu i jako zarządzający futbolem. Ma takie przekonanie, bo wydaje mi się, gdyby miał przekonanie, tak jak patrzę z perspektywy Zbyszka, że jakby miał przekonanie, że Marchwiński do pierwszego składu, to by się nie zastanawiał. On się zastanawia, czy na pewno do pierwszego składu i wtedy się zastanawia, czy nie lepiej, żeby ten piłkarz był liderem młodzieżówki, tak? No ale to jest decyzja strategiczna, bo ja wczoraj, wiesz, Zibi też bardzo opisał tego piłkarza. On oglądał mecz i mówi tak, ale przecież nie oglądał jednego meczu Marchwińskiego. On widział, Zibi Boniek to takie mecze polskiej ligi ogląda, że człowieku, ja nawet, Paweł Głaszewski takich meczów czasami nie ogląda. I on oglądał tego Marchwińskiego pewnie w większości meczów Lecha w tym sezonie, tak? I mówi tak, Roman, dla mnie to jest piłkarz 9,5-10, ale to nie jest reżyser, on nie jest przy piłce. Patrzę w statystyki meczu z Rakowem. 29 tylko kontaktów z piłką, wiesz. On szuka nie, takiego... On się robi, słuchajcie, piłkarzem od wykończenia. On ma lepsze wykończenie niż pamiętacie rozegranie. Takiego piłkarza, ty pamiętasz świetnie go z Anglii, Michael Ballack w Chelsea. To jest taki pomocnik, który szuka bramki, ja to nazywam. I on tak samo grał w Leverkusen, tak samo grał w Bayernie, tak samo grał w Chelsea. Tak, on umie przegrać piłkę. Możesz przegrać przez Marchwińskiego, a tak samo przez Ballacka mogłeś przegrać piłkę. Tak, natomiast on, słuchajcie, ta akcja bramkowa to dla mnie jest fantastyczne, bo tak, on w tej akcji fizyczność odegrała rolę, tak, zdecydowanie, musisz być zdecydowany, bo cię przewali gość i bezkarnego, tylko wiesz, odbijesz się od niego i leżysz na murawie. Nie dał się przepchnąć, czyli zdecydowanie, fizyczność, ale później wchodzi technika. Technika, no nieprawdopodobna technika, bo ten swoboda później zabrania się z tą piłką przed bramkarzem i wykończenia, no pokazuje, że Marchewa, no to jest piłkarz dzisiaj, wiesz, gotowy. I pytanie, słuchaj, ja się nie zdziwię, jak będzie w pierwszej reprezentacji, natomiast nie wiem, czy jakbyś miał jako Michał Probierz dzisiaj w głowie jedenastkę plus kadrę i myślał sobie, raczej z niego nie skorzystam, czy nie lepiej go zostawić w młodzieżówce, nie? Ja uważam, że to jest pytanie o tyle do nowego selekcjonera, co on chce zrobić. Wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby właśnie odmłodzić tę reprezentację, bo kiedy, jak nie teraz, kiedy dostał taką propozycję. Zresztą trener Michał Probierz, jeśli byśmy analizowali pracę w klubach, lubił sobie tak wyczyścić przedpole ze starszych zawodników, to odejście Krychowiaka z tym jest, myślę, mocno związane i to, że się nie znalazł na tej szerokiej liście, to pociągnęło decyzję o jego rezygnacji, a nie odwrotnie. I taki Filip Marchwiński to byłby taki młody duch, chłopak, który ma 21 lat, to też nie jest taki wiek, gdzie mamy go dalej gdzieś trzymać, okej, okay, reprezentacja młodzieżowa do lat 21, nowy selekcjoner, też nowe nadzieje, ale on już swoimi umiejętnościami, to o czym powiedział Roman, ta bramka, gdzie przepchał Rundicia, gdzie widać, że popracował nad swoją tężyzną fizyczną. Widać też, że ta koordynacja u niego już jest na bardzo dobrym poziomie. Co mam na myśli? On swego czasu był chłopakiem, który bardzo szybko wyrósł. To miał taki skok rozwojowy, ale za tym nie poszła masa mięśniowa, za tym nie poszła taka obudowa. On zawsze słynął z tego, że był świetny technicznie. To jest jeden z najlepszych technicznie zawodników, którzy byli w historii Akademii Lecha. Stąd były te takie duże oczekiwania, stąd też ogromny hejt, który na niego się wylał w Poznaniu, bo on wcale nie miał tam łatwo. Praca z psychologiem, teraz praca z trenerem personalnym, bardzo duża świadomość, jak na taki wiek. I przychodzi taki moment, że my patrzymy dzisiaj, no, że ten chłopak już ma takie umiejętności, że można go spróbować. To ja jestem na tak, bo wracam teraz do Bartosza Slisza. Przez pryzmat meczów w Europie już wszyscy widzimy go w reprezentacji, ale ja uważam, że już w poprzednim sezonie gra Josue, która była tak mocno wytłuszczana, tak mocno podkreślała się, ile on wnosi do gry Legii, była konsekwencją, moim zdaniem, również tego, jak grał Bartosz Slisz, ile on pracy wkładał, żeby te piłki odbierać, a później je przekazywać do Josue i on troszeczkę był taki w cieniu niedoceniany, a to był zawodnik, który w całym poprzednim sezonie miał najwięcej odbiorów w Legii. I już wtedy
już wtedy moim zdaniem Bartosz Slisz był tym piłkarzem, po którego mocniej powinna sięgać reprezentacja. Teraz już widzimy, że tak jest. Więc jeżeli mamy dzisiaj takiego Filipa Marchwińskiego, który pokazuje swoimi umiejętnościami, widać też na przykładzie jego pracy, jego wyglądu, że to już jest taki moment, to dla trenera Probierza to byłby taki strzał, że poszlibyśmy w zupełnie innym kierunku, że w końcu ta kadra zostałaby odmłodzona, to o czym się mówiło, i Filip Marchwiński moim zdaniem bardzo dobrze by się do tego wpasowywał. Oczywiście możemy teraz dyskutować na jaką pozycję, tak jak mówisz Roman, to jest takie 9,5, ale jeżeli mamy taki sposób gry, gdzie załóżmy te 3-1, 3-4-2-1, gdzie mamy dwie dziesiątki, gdzie może być Szymański, może mógłby być również tam Marchwiński, jest Zieliński. Duże pole manewru, Bartosz Slisz, więc dlaczego nie? Piłkarze z tego rocznika 2002 na świecie, Pedri, Kamavinga, Ansu Fati, kto jeszcze, tak teraz jak sobie przypominam i myślę, Doku, jest dużo zawodników w tym wieku, oni już grają w reprezentacji, czy obrońca z Manchesteru City. To są piłkarze, którzy już w tym wieku grają w reprezentacjach narodowych, jeżeli mają takie umiejętności. Więc dlaczego teraz nie korzystać z takiego Filipa Marchwińskiego, żeby nam to nie przeoczyć tego momentu, kiedy zawodnik jest w prime. Ja to tak do tego podchodzę. Jeżeli widać, że jesteś w super formie, widać, że rośniesz, to dlaczego nie? Imponująca znajomość konkretnych roczników. Trzeba docenić, dajcie łapkę w górę. To jest... Słuchajcie, bo to jeszcze Nuno Mendes mi podpowiada. Nuno Mendes, zgadza się. Wydawca. Zgadza się. Tak. I też, już, też reprezentant. Sprawdzam na Google, tak, to się tak. Nie liczy tutaj. No właśnie, on przed komputerem dokładnie. Ma Filip z głowy. Ale wiecie, co jest bardzo, bardzo ważne w tej dyskusji, że jeden z argumentów na plus, na tak, na trenera Probierza, to był, że zna młodych zawodników. Tak, za 21, no to chyba oczekujemy, że on właśnie... Będą. Tak, no ale dlatego właśnie chyba oczekujemy, że on będzie w stanie zrobić to co mieliśmy pretensje do Santosa, że nie wyciągnął żadnego młodego zawodnika, który może był nie tak oczywisty, że nie, on musi grać, no to ja liczę, że jeśli właśnie on jest w bardzo dobrej formie, jest w dobrej dyspozycji, no to czemu nie dać mu szansę, ale ja nie widzę go, żeby był cały mecz, na przykład, że powołujesz go do kadry i jest cały mecz na ławce. Nie mówię, że musi grać nie, od początku, no to bez sensu. Ale no to daj mu trochę minut, trochę grania. Z Mołdawią, I to, co bardzo mi się podoba, w tym przypadku to, co bardzo mi się podoba, że to jest zawodnik, który właśnie tak jak Filip powiedział, na początku był wielki boom, i to nie tylko w Polsce, w Europie też. Pamiętam, mogę powiedzieć, skauci z Walencji przyjeżdżali dużo razy tutaj oglądać tego zawodnika, bo akurat wiem, bo to mój kolega przyjeżdżał i oni byli bardzo, bardzo na tak. Później troszkę spadło i podoba mi się to, że on był w stanie wrócić do tego poziomu, bo to nie jest łatwe. Czyli on ten talent dalej ma. Ale potrzebował czasu. On potrzebował czasu, potrzebował trochę spokoju, żeby złapać swój rytm. I to jest bardzo ważne, bo my dużo razy zapominamy, że każdy zawodnik ma swój rytm. Jeden wejdzie i od razu zrobi furorę, a drugi potrzebuje pół roku czy rok. Piotr, dokładnie. To ja jeszcze dodałbym jedno do tego, co ty mówisz. Pracy. On zaangażował dużo pracy w to wszystko. Bo wiesz, fajnie wyglądasz, jesteś świetnym technikiem, ale brakuje ci ciała, brakuje ci takiego tego. Pracujesz nad tym. Praca z psychologiem. Kolejny aspekt. Jeden potrzebuje tego, drugi nie. Jak potrzebujesz i możesz na tym skorzystać, widać dzisiaj mega dojrzałość tego Filipa i też dojrzałość nie tylko w tym sezonie. W tamtym sezonie on miał wielkie mecze. On już wtedy grał kapitalne spotkania przecież z Villarreal w Poznaniu i mecze te w wiosennej kampanii Lecha. On w wielu meczach się wyróżniał właśnie. Miał takie magiczne momenty. Można absolutnie można go nawet rozważać, ja bym powiedział, nie tylko w kadrze, ale wręcz do pierwszej jedenastki. Dlaczego nie? To jest na tyle ciekawy piłkarz, że jeśli mówimy o Sliszu czy w Szołku, mówimy też tak samo, myślę, że śmiało możemy mówić o Marchińskim. Natomiast na koniec, wiecie, tych miejsc w kadrze, tak pytanie jest o pomysł, tak? Michał Probierz też nie zdradzi pewnie dziennikarzom,
bo widzę, że już zaczyna, czy to będzie 1-3-5-2, czy to będzie 1-3-4-2-1, to co mówi Filip, czyli dwie dziesiątki za jedynkę, a może to być, czy to będzie, a ty już wiesz, tak? Nie, nie, tylko śmieję się, bo znowu to będzie ta dyskusja na temat systemu, 4-3, no, no, ale wiesz, no, w Hiszpanii tam gracie różnymi systemami, nie, nie, o to chodzi, tylko, tak? To już, no, mnie to już a ty trójka czy czwórka? A ty trójka, bo może... Jeżeli chcesz powoływać Wszołka, no to... On czwórka, no zobacz, to w zasadzie musi... No on mówi, że czwórka, od razu w obronie, ja bardziej preferuję, nie, że tak może też dać. Bardziej chodzi o pewnego rodzaju zasady, które mają obowiązywać w grze tej reprezentacji, czyli niezależnie jakim gramy to mnie bardziej systemem, interesuje, tylko czy to będzie taka drużyna, która ma od początku starać się dominować, mamy grać wysoko, czy mamy grać w średnim pressingu, jaki ma, jaka ma to być tożsamość. To jest ważniejsze. Tak. To się zgadzam. Ale system jest pomocniczy do realizacji tego. Czy będziemy rozgrywać piłkę od tyłu, czy nie. Natomiast gdzieś w ślad za tym może się pojawić temat dotyczący sposobu gry, żeby to razem w całości tworzyło jakiś model. I to jest właściwie pytanie klucz, bo też zawarłeś to, Roman, w tym pytaniu o pomysł, czyli właśnie jaki ma ten pomysł nowy selekcjoner. Czy opieramy grę na skrzydłach, czy opieramy grę właśnie bardziej na piłkarzach wahadłowych, czy większą uwagę przywiązujemy do tych zawodników na pozycjach numer 10, czy na dwóch napastników. Jednak jestem też za tym, że w reprezentacji taki pomysł, taki model gry, mówiąc już bardziej dosadnie, powinien być od samego początku narzucony, żeby później nie skakać z kwiatka na kwiatek, a tak to niestety wygląda w ostatnich latach w naszych reprezentacji, bo jest Paulo Sousa, później przychodzi trener Czesław Michniewicz, to są dwa zupełnie odmienne światy, później przychodzi Fernando Santos, również zupełnie inny sposób patrzenia na futbol i dzisiaj mamy trenera Michała Probierza, czyli od ściany do ściany właściwie nie ma takich punktów za wiele wspólnych. Ale zaraz, panowie, jeżeli, umówmy się, jeżeli patrzymy na formę piłkarzy ewentualnych, o których my teraz rozmawiamy w kontekście powołań, jeżeli chodzi o też ustawienie, jakie stosował w kadrze młodzieżowej Michał Probierz, o to, że nie mamy skrzydłowych, którzy grają regularnie i są w formie, chyba że weźmiemy pod uwagę Kamila Grosickiego, no to tylko i wyłącznie wchodzi w grę ustawienie z wahadłami na ten moment. Ja w zasadzie nie widzę innej opcji. Będę w głębokim szoku, jeżeli wyjdziemy. Ale nie ma żadnego problemu z tym. No to z wahadłami, to z wahadłami, ale dla mnie kluczowe to, co Filip powiedział, bo ile, jak pomyślimy, ile razy my rozmawiamy na temat właśnie jak ta kadra powinna wyglądać, jakie zasady, jakie podstawy powinna mieć, a ile na temat systemu, no to na temat systemu rozmawiamy tyle, a tak naprawdę, żeby system dobrze wyglądał, to drugie musi dobrze wyglądać, tak? I ty wtedy będziesz miał wszystko jasne. W końcu, i trzeba powiedzieć, że w końcu, w PZPN-ie, w kadrach młodzieżowych widać, że jest model gry, jak parę lat temu był na papierze tylko, to jest moje zdanie i bardzo ładny, dobrze, wszystko super merytorycznie, ale był na papierze. To teraz ja już to widzę na boisku, że te kadry zaczynają tak grać. No to skoro mamy też trenera, który był w tych młodzieżowych kadrach, no to niech w 21, no to niech teraz spróbujmy przenieść to troszkę wyżej. Potrzebujesz czasu, przede wszystkim też potrzebujesz odwagi. Piotrek, tak? Ale wiemy dobrze, że ten trener, który został teraz selekcjonerem, rozmawiamy o trenerze Probierzu, no jego historia pracy w Ekstraklasie no nie współgra z tym, co jest ideą reprezentacji młodzieżowych, jeżeli może chodzi się zmieniło. O model. Prawda? Tutaj się myślę, zależy. 21 nie grała w to zależy, stylu, w jakim grały te reprezentacje dlatego właśnie nawiązuję. Akurat pierwsza reprezentacja jest pewną samotną wyspą, gdzie tutaj jednak... No 21 trochę też. Dobrze, a jeżeli ma być tą samotną wyspą, ja nie do końca się zgodzę, czy to ma być taka samotna wyspa, no to po co w takim nie razie w tych być. Reprezentacjach nie być. Nie młodzieżowych, być. Czyli U17, U19, U20, U21, my kreujemy piłkarzy do jakiegoś modelu gry, to dlaczego to nie ma być kontynuowane później, skoro teraz rozmawiamy tak, no był w U21, był w I uważamy, U20, że to jest dobry, tak? Skoro uważamy, robimy to wcześniej. Dokładnie, uważamy, że to jest dobry sposób myślenia, to dlaczego to ma być taka nie, nie powinno być, wyspa? Nie, w idealnym świecie nie jest, natomiast obawiam się, że często tak jest i tak myślę, że tak. A wracając jeszcze na chwilkę do Marchwińskiego, to też mam takie wrażenie, że to nie jest zawodnik, który zagrał dwa czy trzy razy dobrze. No właśnie. I to jest najważniejsze, bo dużo razy
drodze też my mamy taką chęć, żeby znaleźć nowego zawodnika, który będzie robił wrażenie, że ktoś zagra 2-3 mecze dobre i mówi do kadry z nim. Tak, on tutaj on już nie gra w Lidze Mistrzów, w jakimś mocnym klubie, do kadry, no to nie o to w tym wszystkim chodzi, ale to jest właśnie na plus, że to nie jest taki przykład. Nie, on w Lechu ma 140 meczów, w Ekstraklasie jest ponad 100, natomiast fakt faktem, gdybyśmy przeanalizowali od momentu, kiedy debiutował w Ekstraklasie, czyli to był koniec 2018 roku, on w tych sezonach nie grał zbyt wiele na samym początku. Wszedł przepis o młodzieżowcu, byli wtedy inni piłkarze, był Skóraś, Moder, Jóźwiak i tak dalej, Kamiński, więc Filip, mam wrażenie, że wtedy nie dostał tylu szans, ile być może mógł, a być może taki był czas wówczas w Lechu, może zostawmy to. Natomiast to, co Roman powiedział, już w poprzednim sezonie większa liczba meczów, fakt, że Lech grał na kilku frontach, również spowodował, że większa była rotacja w zespole i on zaczął tam już w tych meczach wypływać, więc to nie jest też tak, że nagle jeden, dwa mecze to jest Filip, który nam wyskoczył jak z konopi, tylko jednak tych spotkań już... Powiedział Filip o Filipie. Tak, Filip o Filipie. Jednak troszeczkę już dobrych ma. Widzę go jako takiego naturalnego rywala dla Karola Świderskiego, czyli piłkarz, który może być partnerem, wsparciem dla Roberta Lewandowskiego w ataku, ale też krążącym, schodzącym w fazie defensywnej niżej. No, że jest Karol Milik, nie? Że Karol Świderski powołanie, no to Milik jako bardziej właśnie rywal zmiennik lewego już bardziej, tak? Jeżeli chodzi może o styl gry, chociaż ten Robert Lewandowski też tak gra... Co chcesz powiedzieć? Uważaj, bo cię zawahałeś, widzę. Zawahałeś się, powiedz, co chciałeś powiedzieć. Wczoraj był ten mecz Roberta Lewandowskiego. Był bardzo pod grą, chciał, dużo próbował, oddawał dużo strzałów, tylko zawsze to wszystko było odrobinę za wolno i też... Ale jest lepiej, to jest obrońcy go blokowali za każdym razem, ale jest lepiej, nie, widać, że jest lepiej, tak. Jeżeli chodzi o ten sam udział Roberta w grze ofensywnej Barcelony, to rzeczywiście jest lepiej. Koniec końców zwycięstwo 1-0 po samobójczym golu Sergio Ramosa, tak trochę właśnie wychodząc ku Europie, no to panowie, myślę, że jest jeden piłkarz na pewno w kontekście reprezentacji, z którym na ten moment no musi Filip Arfiński rywalizację przegrać, no z całym szacunkiem, ale jednak Liga Turecka jest jeszcze chyba trochę lepsza od polskiej. Nieważne, jak my się tą polską ligą zachwycamy na początku tego sezonu, ilu z jej przedstawicieli już widzimy czasami nawet w pierwszym składzie reprezentacji, no to jednak to, jakie wejście do takiego klubu jak Fenerbahce ma Sebastian Szymański, to musi budzić podziw, bo w zasadzie każde kolejne spotkanie To są pozytywne, wiadomo, że fragmenty, które oglądamy, bramki, chyba że ktoś z was, nie wiem, pokusił się o obejrzenie jakichś ostatnich występów w całości Sebastiana Szymańskiego, natomiast jest chwalony niesamowicie, nie tylko zresztą za grę ofensywną, bramek brzydkich to on nie strzela, to jest jedna sprawa, ale też pracuje fantastycznie w defensywie. Mamy chyba jeszcze taką wypowiedź z portalu fanatic.com.tr, wiadomo, że tureccy dziennikarze, oni już go wytransferowują do Premier League. Już piszą, że powinien mieć klauzulę odstępnego w wysokości kilkudziesięciu milionów euro, bo już widzą Sebastiana Szymańskiego w lepszych klubach, ale na razie też takie po prostu bardzo przyjemne z naszej perspektywy laurki, jeżeli chodzi o jego po prostu występy. Podejmuje duże kroki, by być jedną z najważniejszych inwestycji Fenerbahce. Jest dynamiczny, utalentowany, maksymalnie wywiera presję, w szybkim tempie odzwierciedla swoje umiejętności na liście strzelców. Takie może nie do końca tutaj poprawne to tłumaczenie. Gwiazda polskiego futbolu jest tam, gdzie powinna być i dokonuje właściwych wyborów na boisku. Tylko że to nie jest gwiazda polskiego futbolu na razie. To jest problem. Powinna być. Dla Turków jest. To jest problem, ale, ja nie, jest, ale nie jest reprezentacji. Aha, no tak, ale to jest też problem. No nie, a kogo wina? A nie wiem. No jak szczególnych nie wiem, trenerów, no. No nie, no po zawodnik trenerów. Nie zapomina, jak się gra w jednym miejscu. Nie, no myślę, że żaden z trenerów, ani Souza, to najbardziej w ogóle nie wierzył w Szymańskiego, Michniewicz też nie do końca, tak, Santos też tak. No to słuchaj, albo stawiasz na kogoś Krzysztofa Mączyńskiego, bo jest w stanie zbudować reprezentację, no to co dopiero Sebastian, tylko musisz być konsekwentny i musisz mieć pomysł. Ty sam mówisz, to pogadajmy o pomyśle. I w jednym z elementów tego pomysłu, rozumiem, może być ten schemat taktyczny, ale pomysł, schemat taktyczny i zaufanie do gościa, tak? No, że ten gość, on jest gwiazdą polskiego futbolu dla Turka, a my sami mówimy, a kiedy on dobrze zagrał? No, ale kiedy reprezentacja zagrała z jakimś pomysłem właśnie dobrze, w oparciu o jakąś stabilizację personalną, wiecie, na koniec też troszeczkę jak Filip mówi,
ten trener tak, ten siak, tamten owak i teraz następny. I on się czuje ważniejszym zawodnikiem w klubie, czy jak przyjeżdża na kadrę? No? Ale wiesz, że to jest moim zdaniem, słuchaj, ja go nie znam osobiście, może z dwa razy krótko z nim rozmawiałem, ale wy pewnie macie większe doświadczenie, ale ja myślę, że to jest mądry chłopak, mądry, że to jest chłopak świadomy, czym jest futbol, że to jest chłopak pasji do futbolu. Może nie ma takiego, że tam niektórzy są bardziej medialni, ale to nie chodzi mi. Myślę, że też był w drużynach, gdzie widział pewne mechanizmy, dojrzewał, piłkarsko był super gwiazdą już jako młody legionista, tak? No bo był tak traktowany troszeczkę. Na tej bazie został sprzedany do Rosji. Tam musiał sobie poradzić też pod presją takiego też hejtu po agresji, bo on przecież tam został i tak dalej, tak? Menedżer o tym zdecydował, żeby szybko go nie wyrywać. Później poszedł do Feyenoordu i zobaczcie, no jednak to, nie wiem, czy powiedziałbym, że to gwiazda Ligi Holenderskiej, ale chyba tak. No na pewno bardzo ważny element w drużynie Slota w Feyenoordzie, tak? I w Europie, i na rynku holenderskim. Teraz tak, Feyenoord chciał go kupić, Fenerbahce chciał go kupić, Galatasaray chciał go kupić. Chłopak wybiera Fenerbahce świadomie, nie pomylił się tu Mariusz Piekarski, tak? Bo to pewnie mu doradził. Wiesz, no Feyenoord to próbuje cię kupić, ale trochę pieniędzy, Turcy zapłacą więcej, szybciej to załatwimy. W Turcji ten klub czy tamten, no bo to też jest decyzja, nie? Natomiast dzisiaj decyzja strategiczna i to chyba... Nie chcę powiedzieć, że tego mamy wymagać, bo trener może mieć inną ideę, ale wydaje mi się, że się nie pomyli, jak powie tak, Szymański, pierwszy skład, masz 5 meczów, nie mówię 10, 5 meczów, to są moje mecze, ale to są twoje mecze, żebyś ty był zawsze już gwiazdą tej reprezentacji. Na kim masz budować, jak nie na Szymańskim, tak, no bo tak, mówimy tak. O przyszłości i tak dalej, no to on jest w idealnym wieku, jest w mocnym klubie, w Europie też gra i robi różnicę, no to na kim, jak nie na nim. Tak. Tym bardziej, że gramy z Wyspami Owczymi i z Mołdawią, więc to jest naprawdę, ja wiem, co się działo do teraz, ale to jest naprawdę taki moment, że można zbudować drużynę w takiej chwili. I Szymański, to co Roman mówisz też, no, grał w bardzo różnych środowiskach i w tych wszystkich środowiskach się odnalazł, tak? Nie przegrał tej rywalizacji w składzie, a też... W lidze rosyjskiej też był czołowym pomocnikiem, też, tak? Jesteśmy świadomi tego, kiedy zawodnik wchodzi do takiej nowej drużyny, jaka w ogóle jest najpierw rywalizacja, żeby wejść do tego pierwszego składu, tak? Kiedy jesteś w obcym miejscu, a on nie tylko wszedł do tego składu, ale również był wyróżniający się. Rosja, Holandia, Turcja. Ilu piłkarzy polskich odbiło się od ligi tureckiej? Możemy naprawdę tutaj wymienić kilka nazwisk, a jednak ten Szymański jest opisywany przez nich jako ktoś, kto dla nich jawi się jako gwiazda. Tam presja też wiemy, jaka jest ogromna od kibiców, którzy wymagają od tych zawodników, tym bardziej w takim klubie jak Fenerbahce. No więc tylko się cieszyć, że jest taki chłopak i wracamy znów do reprezentacji Polski. Wracamy do pomysłu, jak ten Sebastian Szymański gra, jakie są jego atuty, ilu mamy tych piłkarzy, którzy mogą grać obok niego i tutaj możemy mówić o Zielińskim i Marchwiński też pewnie by się tam i spasował i Slisz, który na tej pozycji, więc teraz to wszystko trener musi wziąć w całość, dać te zasady gry i później wkomponować to w odpowiedni system. Szkoda takich talentów, żeby ich nie wykorzystywać w reprezentacji, tylko my musimy tutaj w Polsce czytać, jak oni to świetnie grają tam, a kiedy przyjeżdżają na kadrę, to się dziwimy, że to nie funkcjonuje, no bo ta drużyna to jest coś więcej niż suma tych poszczególnych umiejętności zawodników i ta rola trenera dlatego jest taka istotna. Grzegorz Sawicki pyta właśnie, na jakiej pozycji ustawić tego Szymańskiego? Można mówić wiele, ale przy Zielku raczej żaden piłkarz o podobnych parametrach nie błyśnie. Nieprawda. Ja nie uważam w ogóle, że Szymański jest piłkarz o podobnych parametrach. Tak się przyjęło. Ja się zgadzam. Środkowym pomocnikiem lewą nogą. Ale... Dla mnie, wiesz co, często, słuchaj, żeby jednak opisywać piłkarza, warto by było obejrzeć ileś meczów tego piłkarza, prawda? Ja nie będę mówił, że oglądam Dynamo Moskwa, ale kilka razy w Feyenoordzie go widziałem, tak? Fenerbahce teraz nie oglądam. Chociaż pewnie jakby była liga, ja sobie wybieram poszczególne mecze. Dawidowicza profilowe potrafię opowiedzieć. Dlaczego? Bo jak on wchodzi w grę do reprezentacji Polski, to ja sobie oglądam Dawidowicza w Elas Verona czy Wieteskę w Clermont, jak grał, tak? Żeby mieć pogląd, swój pogląd, nie pogląd kolegi Piotrka, którego bardzo cenię. Ewentualnie mogę go uzupełnić, ale mogę się z nim pokłócić. Ale na jakiej zasadzie? Że obejrzę tego piłkarza. Ale jeśli patrzysz na Sebastiana Szymańskiego, to jest inny piłkarz niż Zieliński. Zieliński, przecież dla Zielińskiego kibice chyba w największym stopniu oglądają. To jest największa dostępność, tak? Serie A plus Champions League plus reprezentacja. Ale odstawmy reprezentację, bo to jest, wydaje mi się, że też
czasami błąd patrzenia na piłkarza przez reprezentację. Jeśli ta reprezentacja niewłaściwie funkcjonuje, niewłaściwie jest zestawiona, piłkarze nie są na swoich pozycjach, no przecież skąd brał się mój spór z Czesławem Michniewiczem, który jest mega inteligentnym gościem. I ja sam z nim, ja trochę czasami, ja, wiesz jak dziennikarz, SofaScore i pokazuję mu mapę poruszania się ziela. I to nie, to przed mundialem było we Frankfurcie na losowaniu. Późna pora, ale wiesz, my o futbolu rozmawiamy. Wyciągam trenerowi przy Bożydarze Iwanowie. Mówię, zobacz, jak korzysta Luciano Spalletti z... Ja nie mówię, że trener nie wie tego, tak? Michniewicz, bo Michniewicz akurat stara się wiedzieć wszystko o futbolu. No, ten typ tak ma te, tak? Ale nie ma na tyle zaufania do Zielińskiego. Ma inne potrzeby w środku pola. I on przecież największy spór po mundialu jest, taki, już nie mówię o innych sporach, ale taktyczny czy personalny. Zieliński asystent Kasza. Przecież ja stawiam tezę, że on w niektórych meczach to asystował temu Kaszowi na prawej pomocy. No przecież bezsens kompletny. Dlaczego? Jak on gra w trójce i to jest Anguissa, Lobotka, Zieliński. Zieliński jest w trójce, a ma przed sobą trójkę operującą z przodu jeszcze w Napoli. No tak funkcjonuje Napoli z Palettiego, tak? I on jest lewym pomocnikiem w trójce. I powiecie mi tak, Roko, on jest dziesiątką. Nie, w Napoli nie jest żadną dziesiątką, jest szóstką, ósemką. Nie, on... właśnie widzę też, że wielu widzów go postrzega naszą ofensywną trójkę przy tym ustawieniu 3-4-2-1 jako Zieliński, Szymański, przed nimi Lewandowski. A ja bym chciał ryzyka, odważne gry jak w Legii, ja bym chciał Zielińskiego niżej, u boku jednego defensywnego pomocnika. Ty skróciłeś moją wypowiedź i w punkt trafiłeś. Dokładnie. Roman, powiem ci, to namieszałeś trenerowi Michniewiczowi strasznie przed mundialem. Nie, no, ale to świadomie, nie myślę, nie, świadomie. Nie, no, potem takie, takie efekty, nie, że zobacz. Nie, no mapę ją pokazałem. Słuchaj, na koniec trener ma inną potrzebę korzystania, rozumiesz, niż Spalletti na przykład z Zielińskiego. I co ja mogę na to poradzić? No, to jest jego decyzja. Natomiast zobaczcie, ten Zieliński, który, ja pokazałem statystykę w czasie mundialu na Prawdzie Futbolu, najprostszą z możliwych, liczba kontaktów z piłką Zielińskiego w meczu. Meksyk, Arabia Saudyjska, Argentyna. No tragedia tam była, teraz nie pamiętam, ale było, nie powiem, że po naście, ale po 20 parę kontaktów z piłką. W meczu z Francją, gdzie masz najtrudniejszego rywala, no Argentyna była też trudna, tak? Ale masz mecz w fazie pucharowej, ten Zieliński był prawie 80 razy przy piłce, ale ustawiłeś go centralnie, dałeś mu trochę kontaktu z sprzętem i facet też przez ten kontakt ze sprzętem trochę kreował, miał sytuację bramkową, no inaczej to wygląda. I nie, że dziennikarz jest taki mądry, bo to nie chodzi o to. Trener jest często mądrzejszy niż dziennikarz. Wiesz, o co chodzi? Powinien być. Powinien być, ale trener ma swoje przekonanie, swoje idee. To się śmieje. No tak. Nie, no miałem coś powiedzieć, ale nie powiem. Mów. Dobra, no, natomiast jeszcze jedna wypowiedź. Wiecie, że w jednym meczu w swojej kadencji Czesław Michniewicz świetnie zagospodarował Zielińskiego i Sebastiana Szymańskiego. To był mecz ze Szwecją, drugi mecz kadencji o mundial w Chorzowie. Wiecie, na jakich pozycjach ci dwaj goście grali? Dwie dziesiątki. To właśnie dokładnie to był ten mecz, bo za nimi grał Góralski i w drugiej połowie Krychowiak i Bielik, tak? I tu miałeś dwie dziesiątki i miałeś lewego na szpicy. I obaj, jak pamiętam, nawet Szymański lepiej grał niż Zieliński. Zieliński był po COVID-zie, grał trochę słabiej. Oczywiście bramka go podbiła, bo strzelił bramkę na 2-0. Wiecie, jak w opinii publicznej od razu jest. A, to Zielu dał wreszcie na 2-0, no to znaczy, że dobrze grał. Grał nie najlepszy mecz, wręcz gorszy moim zdaniem niż paru innych reprezentantów, ale strzelił bramkę na 2-0. Natomiast Szymański grał wtedy właśnie z tym powerem do przodu, z odwagą. On ma to. I teraz tak, no korzystajmy z tego Szymańskiego, wyżej, w jakimś systemie. No na koniec musisz się odwołać do systemu. No tak, tylko też wracamy do tego, jak chcesz grać. Czy Zieliński jest ci potrzebny do gry, której chcieliśmy grać na Mistrzostwach Świata? Nie, to jest moje zdanie. No bo on... On sam to powiedział. To jest chyba ewidentne, no jeśli widzisz trochę jak on gra, no to on nie jest pracusiem w obronie i tak dalej, on musi być to, co mówisz, przy piłce. Jeśli on nie jest przy piłce, to on nie jest ci potrzebny, znajdziesz innego zawodnika. Dlatego myślę, że taka pierwsza decyzja selekcjonera pewnie jest taka, że okej, to ja chcę grać w taki sposób i biorę zawodników do tego, czy mam takich zawodników, no to będę grał tak. To co jest pierwsze, czy okej, mam swój styl, obojętnie co, biorę zawodników do tego, a może nie powołuję lepszych zawodników, ale nie pasują do mojej koncepcji, czy patrzę, którzy są najlepsi i
dostosuje do tego mój pomysł. I to po to jest selekcjoner, żeby selekcjoner wybierał, jak chce grać, ale bo to on bierze odpowiedzialność za to. Absolutnie zgadzam. W historii polskiej piłki, słuchajcie, było, bo wiecie, ja czasami lubię historię powiedzieć, że ten, ale był Mirek Okoński. To był mistrz dryblingu, słuchajcie, na podstawce od piwa i był jednym z najlepszych piłkarzy. Jak poszedł do Bundesligi, to był super gwiazdą Bundesligi, a Włodek Smolarek nie. Był dobry w Eintrachcie, ale tamten był gwiazdą w Hamburgu. Ale trener Piechniczek przez całą swoją kadencję, 5- czy 6-letnią, tak, stawiał na Włodka Smolarka, a nie na Okońskiego. I Smolarek mu wygrywał mecze, strzelał najważniejsze bramkę, kichorował drużynę. Po prostu masz mechanizm. Ufasz Filipowi, stawiasz na niego, możesz z nim przegrać. To wtedy rozlicza się piłkarska Polska i tak dalej. Ale Piechniczek zaufał Włodkowi Smolarkowi. Wiesz, co mu się podobało? Okoński, rzut oka każdego kibica, on był lepszy technicznie, ale nie miał charakteru do piłki. Rozumiesz? Nie miał charakteru do piłki. Albo przynajmniej do tej pracy w drużynie Antoniego Piechniczka, bo do piłki miał, tylko po prostu nie pasował mu do koncepcji. Nie ma sensu, żebyś brał. Miał charakter zabawowy, był świetny. Słuchajcie, Mirek się nie obrazi, Okoński, też go znam. No był genialnym piłkarzem, ale wiecie, pewnie jakby miał charakter a la Smolarek, no to był, wiecie, w reprezentacji miał nie 20 meczów, tylko 80, tak? Nie wiem, czy miał jakąś bramkę, może jedną czy dwie miał w reprezentacji, a zobacz ile Smolarek ci strzela bramkę. O walce o mundial z NRD, otwierającą w Lipsku. Dwie w ogóle strzelił. Wygrywasz 3-2 mecz decydujący. Później na mundialu się męczysz, strzela ci zwycięską bramkę na otwierającą z Peru, tak? W eliminacjach następnego mundialu robi ci akcja la Maradona. Słuchajcie, kto w Atenach zobaczy tą akcję w meczu, gdzie mamy nóż, brzytwę mamy na gardle, bo żeśmy przegrali z Belgią, zremisowali z Albanią. Była też trudna sytuacja. Czy ty pamiętasz o tym wszystkim? Ja jestem w szoku, naprawdę. Lubię futbol. Słuchaj, i Smolarek się przebija z piłką przez 60 metrów, kiwa 3 czy 5 Greków i strzela bramkę na 1-0. Wiesz, no to był taki piłkarz. Oczywiście powiecie, a Mirek też by się przydał, a może Mirek by się właśnie wyłączył w tym meczu. No to są decyzje trenera dotyczące też charakteru piłkarza, osobowości piłkarza. No musisz Ale w ślad za tym, o czym mówisz, Roman, musi pójść ten charakter drużyny. No właśnie, czy to ma być ta drużyna, która, tak jak tu Piotrek mówi, bardziej będzie pragmatyczna i wtedy z takiego Sebastiana będzie trudniej troszeczkę skorzystać, czy jednak wykorzystać te atuty, które pokazuje w Fenerbahce, które pokazywał w Feyenoordzie, czyli w drużynach, które jednak z założenia chcą dominować, chcą mieć inicjatywę. I tak jak pyta tutaj na słuchacz o Zielińskiego, Szymańskiego, naprawdę mając takich dwóch piłkarzy, znajdzie się dla nich miejsce. Tylko wracamy do tematu pomysłu. Może być taki pomysł z Zielińskim jako cofniętym rozgrywającym, rzecz znana w futbolu od wielu, wielu lat, chociażby wspomnimy Pirlo, ale był on świetnie obudowany Vidalem i Pogbą, załóżmy w Juventusie. Więc jeżeli chcesz mieć taki pomysł, że będziesz grał takim Zielińskim, musisz odpowiednio go obudować. Możesz Zielińskiego dać z Szymańskim obok siebie jako dwie dziesiątki? Możesz, bo to również się może sprawdzić, ale znów, jaki masz pomysł szerszy na funkcjonowanie tej drużyny? Jak oni się będą odnajdywać w tej... I też ten kontekst trochę nam wyznacza rywal, gry. Bo możesz grać pragmatycznie z zagęszczeniem środka pola i grać i Zielińskim, i Szymańskim, ale w zupełnie innych rolach na Szwecję i ten mecz wyjdzie ci dobrze, czekasz na swoje okazje, a możesz mieć rywali takich, jak masz za chwilę w październiku i nie zagrasz tak jak z tą Szwecją. Musisz też przejąć inicjatywę, będziesz miał częściej piłkę. Raczej, wtedy już... raczej te mecze, które nas czekają, to dobitnie świadczą o tym, że to jednak my powinniśmy mieć inicjatywę, bo i Wyspy Owczej, Mołdawia i nawet później mecz z Czechami. Ale generalnie trzeba z góry jednak mieć jakiś pomysł, no bo system systemem, natomiast wracamy do pewnego rodzaju zasad, które reprezentacja powinna mieć ustalone, żeby właśnie nie było tego, że ten zawodnik nie do końca wie, czy co chwilę coś się zmienia, jeżeli chodzi o to, jak ma grać ta drużyna, a wiemy, tam nie ma praktycznie treningów. Tam meczami też robisz pewne nawyki, które zostają w tej drużynie, z meczu na mecz. Meczem się również przygotowujesz do następnego meczu, wymagając pewnych zasad, które trener nakreśla głównie teoretycznie, no bo nie ma, tak jak wiemy, czasu na wielkie treningi, chociaż każdy moment trzeba umiejętnie wykorzystywać i te jednostki 2-3 na to poświęcić. I na tym kończymy temat reprezentacji. Jedna rzecz, my popełnialiśmy naprawdę
prosty, głupi błąd co do reprezentacji w ostatnich czasach. Braliśmy zawodników dobrych, żeby grali inaczej niż oni grają. A chcieliśmy, żeby tak, od razu oni tak. potrafili coś, co nie są przyzwyczajeni, mają inaczej. No to przecież... To jest nielogiczne. Za tydzień pewnie jeszcze więcej będziemy rozmawiać o reprezentacji, bo będziemy już kończyć ten, bo już powołania ten czas będą. Klubowy. Będziemy znali powołania, będziemy już przed tygodniem to reprezentacyjnym. To zwariujesz tutaj. Wtedy, pytał to ty zwariujesz. To chyba za tydzień Maciek Buczek. Ja na niego zrzucę tę odpowiedzialność, tak mi się wydaje. Natomiast i tak więcej rozmawialiśmy o reprezentacji niż planowałem. Ale jeszcze jedno nazwisko, jakie? Które pewnie... To też widzowie na czacie prosili o poruszenie tematu tego piłkarza, ten zostając w klimacie tureckim i w klimacie bezpośrednio tego spotkania. Piątek? Tak jest, a więc Fenerbahçe Başakşehir, gdzie Krzysztof Piątek znowu bez gola, tym razem po 30 minutach już zdjęty z boiska. Wcześniej też trener w niego wierzył, bo on w każdym meczu grał długo, ale tych goli nie strzelał. Ze dwa lata temu jeszcze, no to pewnie wpisywaliśmy go od razu z marszu, z obowiązku na tę listę powołanych, a dzisiaj to już nawet nie pamiętamy, że go nie było. I trener Probierz, jeszcze tylko dodam, to był ten trener, przy którym Piątek w Krakowie urósł i stamtąd wyfrunął na szerokie wody. Podsumowanie gry Krzysztofa Piątka. No jeżeli masz problemy w klubie, moim zdaniem, no to... Nie do kadry, nie teraz, nie, w ogóle to bez sensu. To nie jest temat kadry. Natomiast, pytanie? No właśnie, widzowie pytają, kiedy zobaczymy go z powrotem w Polsce? I czy być może ale już, poczekaj, już w Turcji odejdzie zimą? To jest najtrudniejszy jego moment, a miał bardzo dużo, tak jak miał wzlot Genoa i Milan na początku, tak później miał zakręty historii, ale czasami strzelał ważne bramki dla Herty, tam ratował trenerów przed zmianą i tak dalej. Fiorentina jeszcze była jakąś nadzieją, Salernitana była jeszcze jakąś nadzieją. Co do Başakşehir, to jest tak, to jest wyzwolenie, bo to jest wyzwolenie z tych kajdanów berlińskich, no taka jest prawda, dostajesz dobry kontrakt, natomiast słuchajcie, no to jest dramatyczny moment tego chłopaka, ale czy on się nie odnajdzie w futbolu już? Odnajdzie się. Pytanie kiedy? Tak, no, Piątek ani nie jest tak słaby, ani piłkarsko, ale też mentalnie, żeby się nie odnaleźć. Natomiast no, tu jest jakiś dramat się rozgrywa na naszych oczach. Ja nie znam aż tak dobrze Ligi Tureckiej, żeby wam powiedzieć, a Başakşehir, kogo kupił, Belezoglu tam jest trenerem, tak? Ale czy on w ogóle ma pojęcie? No, nie wiem. No, bo... Ale jaki problem, jakby on wrócił do Ekstraklasy? Nie? No bo jaki nie problem? Przecież naprawdę, jakbyś przyszedł do Ekstraklasy, no, do Legii, do Lecha, jeden do problem Rakowa, jest płacowy. Do Pogoni. No, no dobrze, ale to nie nasz problem. To problem klubu czy jak to jest Piątka. Dinero, ale także jaki byłby problem? Niech przyjdzie, niech zagra, niech robi różnicę, niech strzela gole, no przecież naprawdę są, ja rozumiem, że kibice nieraz z naszej piłki robią delikatną szyderę, ale ta Ekstraklasa, nie wiem, ja ją bardzo lubię, naprawdę jest fajna i możesz się wypromować, się podobasz, i możesz dużo rzeczy zrobić. W tym sezonie umówmy się, od początku w zasadzie, od lata bardzo dużo przyjemniej jakoś tak się mówi o Ekstraklasie, bo to się po prostu przyjemniej ogląda i te nasze kluby grają w Filip mówił wcześniej o nowych trenerach, młodzi trenerzy, widać tak też, jest, że mają troszkę inny styl, no to też zmienia naszą piłkę. Dobrze, no to co, to wychodzimy do tych meczów weekendu, tradycyjne jest pytanie, jeszcze tak zahaczając o Lecha, o Raków, który jest w delikatnym kryzysie, jeżeli chodzi o też zwłaszcza budowanie akcji ofensywnych, możemy zobaczyć też statystykę goli i oczekiwanych z trzech ostatnich spotkań. Wiadomo, Atalanta, no to jest trudne wyzwanie, ale Lech w Poznaniu to też jest zawsze trudne wyzwanie, no tylko, że jak od tego gola strzelonego na samym początku nie kreujesz w zasadzie nic, to jest jakiś tutaj problem i ten problem już widać od dłuższego czasu. No ŁKS, tak, to jest przykład, który gdyby był skuteczniejszy, to pewnie by też to się mogło inaczej skończyć. Tu Kasper Tomczyk, który śledzi uważnie Raków, zwraca uwagę właśnie nie na problemy w defensywie, tylko na ofensywę, bo bez Iwiego no kuleje to rozegranie. Marcin Cebula zatracił formę, Bartosz Nowak też, Sony Kittel, to jest jakiś ogromny znak zapytania w ogóle. Ja wczoraj zastanawiałem się, jaki może być problem Rakowa. Oczywiście nie mam żadnego kontaktu z nimi, także trudno, żebym trafił, ale pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest to, że jak trudne będzie dla tego trenera zmotywować zespół do ekstraklasy. Bo popatrzmy na ostatnie sezony. Oni zawsze robią krok do przodu w ekstraklasie, cały czas. To była walka o podium, później o mistrza, był puchar.
teraz nagle grasz w Europie pierwszy raz, to ta motywacja w naturalny sposób przede wszystkim jest na Europę, no bo tam wiesz, że to jest coś nowego, to, tam możesz się wypromować przede wszystkim. Także mega trudna rola wydaje mi się dla trenera, żeby przygotować zespół mentalnie, już nie mówię fizycznie, bo to każdy trener ma ten sam problem, ale mentalnie ten zespół przygotować do tego, żeby znowu w ekstraklasie dali z siebie maksa, to naprawdę jest bardzo trudna sprawa. Jak mówimy, że zawsze polskie kluby mają problemy, żeby grać co trzy dni, to też coś zupełnie nowe dla nich, ale naprawdę, żeby być na tym poziomie motywacji, której potrzebuje, żeby wygrywać mecze w ekstraklasie, bo to też nie jest tak, że Raków chodzi na boisko i zagra na 50% i wygra większość meczów, no bo mówimy, że ten poziom naprawdę jest bardzo wyrównany i wystarczy, że jesteś troszkę gorzej, no to przeciwnik cię zaskoczy. Widzowie piszą, że idealnym zmiennikiem dla Zwolińskiego i Piaseckiego byłby Krzysztof Piątek w Rakowie Częstochowa. Potrzebują silnej dziewiątki. A tak na poważnie, może teraz jest okazja właśnie do zyskania z powrotem tej pewności siebie, bo Radomiak u siebie to jest taki mecz, wydaje mi się, Radomiak jest też w dołku, mecz do wygrania, no i kluczowe później spotkanie w Europie ze Szturmem Graz. Wydaje się, ten rywal bezpośredni ewentualnie do trzeciego miejsca, no, chyba, że... Tak, do wygrania, a propos tego do wygrania, no wiemy, jak ta nasza ekstraklasa wygląda. Oczywiście. Radomiak to jest drużyna jak takie postrzelone zwierzę, ona krwawi, przegrała, odpadła z Garbarnią, zremisowała z Puszczą Niepołomice, nie dzieje się najlepiej też wokół samego trenera w Radomiaku. On również walczy tam o swoją pozycję, bo oczekiwania wobec jego i pozycji w tabeli były o wiele, wiele większe. A jest to drużyna, która naprawdę ma bardzo ciekawy skład i wydaje mi się, będzie to bardzo trudny przeciwnik. Ataku mogą namieszać. Mogą zdecydowanie namieszać. I Semedo, i Wolski, i Pedro Henrique, który jest, myślę, na ten moment jednym z największych objawień. Pytałeś o te letnie transfery naszej ligi. Donis jest tam w kim wybierać, więc to nie będzie łatwa potyczka. Tym bardziej, że Raków, ja miałem wrażenie, że tutaj sztab przygotowywał się na tę serię znów kolejnych meczów co trzy dni. Tą przerwę na reprezentację z tymi piłkarzami, którzy zostali, wykorzystali troszeczkę na bardziej intensywny trening, bo już w tym meczu z ŁKS-em nie wyglądał ten Raków tak dobrze. Tak mniemam, że być może to była taka praca, żeby dało to efekt później. Być może, bo od tego meczu z ŁKS-em nie był to taki Raków, którego znamy. Nie był taki agresywny, ta szybkość reakcji. Wydaje mi się, że w Bergamo oczywiście ten wynik zaciemnia nam obraz, bo mógł być o wiele, wiele wyższy, ale to również nie był taki Raków, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Też straty bramek, 3 z ruchem, teraz 4, to tego od 2020 roku nie było w Częstochowie, więc taki trudny moment dla tej drużyny, tym bardziej, że nie ma Tudora, nie ma Arsenicia i też nie ma tej różnorodności, bo mamy ten expected goals, nie ma tej różnorodności gry w ataku, bo na atak patrzymy, oczywiście myślimy o napastnikach, natomiast ta gra od tyłu, która była dotychczas, to ona się zaczynała właśnie od Arsenicia. On często, jak pamiętamy w tych meczach pucharowych, jako środkowy obrońca wychodził, wyprowadzał piłkę między linię pomocników, potrafił dać świetny przerzut. Fran Tudor również jest zawodnikiem. Rozgrywający czasami, nie? Zdecydowanie. Fran Tudor również jest takim piłkarzem bardzo uniwersalnym i również ta gra od tyłu przekłada się później na to, ile jest tych sytuacji z przodu, więc jest tutaj taki brak balansu w tym momencie dla mnie, jeśli chodzi o grę obronną, a grę w ofensywie w przypadku Rakowa Częstochowa i to się też odbija później na tych sytuacjach w meczu. Do tego ta troszkę spowolniona reakcja, tak jak to widzę, jeśli chodzi o intensywność rozgrywania piłki, bo na przykładzie Lecha tam podały nasze dane w Ekstraklasie, że posiadanie piłki było takie samo, ale zdecydowanie tam o 80 podań Lech wymienił więcej. Ta gra Rakowa już nie była taka płynna, nie była taka szybka. Ma duże straty personalne. Więc jest tutaj pewien łańcuszek zdarzeń i to jest taki trudniejszy teraz taki moment dla trenera Dawida Szwargi, bo te mecze będą się właśnie nakładały. To jest duże ryzyko, to, że na przykład, bo dla mnie to zawsze uważam,
uważam, że to nie jest odpowiedni krok, jak chcesz przygotować zespół i to co mówisz, że okej, okay, może poświęcę jeden czy te pierwszy kolejny mecz, czy dwa kolejne, żeby fizycznie zespół był dobrze, nie wiem, za trzy tygodnie, tak, na jakiś mecz. No jest duże ryzyko, bo możesz nie trafić, przegrasz te dwa mecze wcześniej, bo też to co mówimy, nie masz taką kadrę, żeby może sobie poradzili, no to nawet jak ty za trzy tygodnie będziesz wyglądał fizycznie dużo lepiej, ale gdzie jest ta pewność siebie zawodników, tak? Drużyny, że wierzą w to, co robią, że to im daje wyniki. Także to jest bardzo, bardzo ryzykowne. Plus wiemy, jakie jest życie trenera, że ty może zaplanujesz, że ty za trzy tygodnie będziesz w odpowiednim momencie, ale może za trzy tygodnie ciebie nie będzie, bo wcześniej przegrałeś. Tak, jak oceniamy tę politykę transferową, no to te nowe nabytki na razie w tej drużynie trenera Szwargi nie zaadaptowały dobrze. Dużo kontuzji. No właśnie. Dobrze, ale jeboła. Tak. Kittel, możemy mówić, ten Plavšić, okej, coraz lepiej wygląda, chyba na razie najlepszym nabytkiem okazuje się Dawid Drahal, który jest w ogóle niezgłoszony, tak, na Ligę Europy. To też jest ciekawe. Dobrze. Podsumowując krótko, ja uważam, że za dużo było tych transferów, czyli za dużo nowości, żeby to tak szybko zafunkcjonowało w dalszej perspektywie, bo tak jak wymieniamy tych piłkarzy, oni dochodzili w trakcie, jednak wcześniejsze mecze były z tym kręgosłupem starym, natomiast teraz wiemy, jest ta późniejsza faza sezonu i pojawiają się ci piłkarze, Jeboah, Kittel, jesteśmy na razie mocno zawiedzeni ich postawą, ale jeszcze kilku byśmy tam znaleźli. Tak jest. Dajcie znać. Kovacevic, środek obrony. Tutaj kolejny piłkarz, który nie wszedł dobrze w obronę Rakowa. Tak jest. Dajcie znać na czacie, jaki jest wasz mecz weekendu, na jakie spotkanie dzisiaj albo jutro najbardziej czekacie. Podejrzewam, że wielu z was będzie wskazywać mecz Pogoń-Lech, bo to też jest ciekawa rywalizacja po tym, co działo się w środku tygodnia, ale możecie panowie wyjść też poza granicę Polski, jeżeli macie takie widzimisię, to was tutaj zapytam. Pogoń-Lech, to musimy obejrzeć, to w ogóle nie ma dyskusji. Ciekawe, kto jest faworytem tego spotkania. Znaczy, to pewnie powiedzielibyśmy teraz, ze względu na ostatnie mecze, że Lech, jak gdzieś przeczytałem, że zdecydowanym faworytem, ale czy aż tak bardzo? Może być widowisko, może być spektakl. No, o Pogoni mówi się znów, że to jest zespół, który ma problemy w defensywie, natomiast te problemy wynikają z tego, że zespół gra bardzo ofensywnie, bo wracając nawet do tego meczu z Legią, jeśli popatrzymy, jak była skonstruowana linia ataku, linia pomocy, kto grał w środku, jak bardzo ofensywni są boczni obrońcy, więc te problemy w defensywie wynikają z bardzo ofensywnej gry Pogoni. I to znów jest przykład zespołu, który nie jest do końca zbalansowany. Stąd też dla mnie tutaj Lech jawi się bardziej jako taka drużyna bardziej zrównoważona. I biorąc pod uwagę znów te oczekiwania Pogoni, po takim spotkaniu jak z Rakowem, gdzie też umiał, kiedy trzeba było grać w fazie defensywnej, delikatnie tutaj przekłada się ta wajcha na Lecha, no ale to jest ta Pogoń, ofensywa, zdobędą pierwszą bramkę, może drugą, chociaż z Legią też prowadzili, no trudno. Z Legią właśnie, tak jak mówisz, prowadzili, nawet wcześniej fajnie powiedziałeś, że tam było dużo chaosu w momencie, kiedy Legia grała w dziesiątkę. To Pogoń nie może pozwolić na to, że jest chaos. Właśnie jak ty masz przewagę jednego zawodnika, to ciebie chaos nie interesuje. Tym bardziej jak wygrywasz, nawet jak remisujesz, to ty nie chcesz chaosu. Na chaos liczy drużyna, która jest w trudniejszej sytuacji, bo żeby coś się wydarzyło, to potrzebujesz chaosu. Także tutaj też nie wiem, czy to był taka brak dojrzałości w tej drużynie. To jest jakaś taka naiwna ta Pogoń. Tak, bardzo łatwo ją... Ofensywnie fajnie, ale ofensywnie z głową. Wiedzieć kiedy ofensywnie, a kiedy gram ofensywnie, ale nie, że od razu do przodu może muszę troszkę rozruszyć przeciwnika, żeby były przestrzenie, żeby oni się zmęczyli, żeby później strzelić im kolejnego. Ani właśnie pozwolili na taki fajny futbol dla kibica, który ogląda mecz w telewizji, mówisz, no oby taki był każdy, ale trener to tam pewnie mógł. Jakby mieli z tyłu głowy, że cały czas jest nas więcej, więc i tak sobie poradzimy, ale zapowiada się naprawdę super widowisko w naszej ekstraklasie, to na pewno. Natomiast muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jest niesamowity mecz w Niemczech, bo Lipsk gra z Bayernem, to jest zawsze wydarzenie. 18.30. 18.30, Girona Real Madrid, przepraszam. 18.30 Tottenham Liverpool. To ja od razu. Girona Real Madrid. To ja was pogodzę wcześniej i zapraszam na Clermont Paris Saint-Germain, będę miał przyjemność komentować. O 17, więc. Sympatycznie, nie, jest taka przystaweczka. Natomiast muszę wam powiedzieć, ja wiedziałem, że to powiecie, no wszystko wiem. Girona Real Madrid, partidazo, panie Romanie. Natomiast
Zobaczcie, trzy europejskie ligi mają slot o 18:30. Jest totalne zderzenie. No bo ja nie wiem, Tottenham, Liverpool też z przyjemnością bym zobaczył. Oba zespoły bardzo ofensywne. Może nie argument, ale ciekawostka, że słuchajcie, mecz się dzisiaj odbywa, a wczoraj zwolnili Maxa Eberla. To jest niesamowite, że dyrektor sportowy, wiesz, przychodzi całkiem niedawno, niespełna rok pracuje, jest autorem nieprawdopodobnej przebudowy drużyny, tak? No bo to jest duża sprzedaż, duży zakup i to wypala wszystko, a jednak jak pada pytanie, zobaczcie, to dziennikarze namieszali oczywiście, dziennikarze zapytali dwa Maxa Eberla, panie, który stworzył kiedyś świetny klub Gladbach, tak? I dlatego Borussia Mönchengladbach umiał konstruować drużyny. Są właśnie Niemcy mają takich specjalistów, coś jak teraz się nam jawi Jacek Zieliński w Legii, to w Niemczech jest więcej takich ludzi rzeczywiście, którzy konstruują te kadry i nawet transferują się między klubami. Wiesz, Eberl zawsze był związany z Borussią Mönchengladbach, no ale w końcu zgusił się, poszedł do Lipska. Natomiast on się przyjaźni z Hennesem, z Ulim Hennesem i mieszka w ogóle w Monachium na co dzień. No i dziennikarz mu zadał jedno pytanie. Panie, a ten Bayern to nie wchodzi w grę, bo tam szukają cały czas takiego dyrektora sportowego. Zatrudnili Christopha Freuda, mega ciekawego gościa z Salzburga, właśnie takiego bardziej szefa scoutingu. Natomiast no, cały czas to stanowisko po Salihamidžiću jest nieobsadzone. A on mówi, no coś tak odpowiedział, że taką formułkę dyplomatyczną, że na razie to interesuje mnie RB Lipsk. Ale to spowodowało, że wezwał go szef klubu po takiej formułce. Nie powiedział, że mam kontrakt, wiecie, kilka lat tutaj tego. Wezwał go Olaf Mintzlaff i zapytał się, a ty co? I coś ktoś planujesz? Ktoś mu odpowiedział też formułką. No i zarzucili mu brak utożsamiania się z klubem. Wydali wczoraj oświadczenie o 17:02 chyba. Zobaczcie, w przeddzień meczu Lipsk-Bayern, gdzie Eberl jest w Lipsku, a jest przymierzany na stanowisko w Bayernie. Trochę medialnie jest przymierzany, no ale jakby nie dementuje tego publicznie. Szef klubu go wzywa, ten też odpowiada. Podobno bardzo grzeczna była rozmowa, że nie, bo tam jak Kahn się rozstawał na przykład, to wiecie, tam się dużo działo w tym pomieszczeniu. Nigdy nie poznamy, ale zagotował się strasznie Kahn. Natomiast tu podobno było bardzo spokojnie, ale już oświadczenie było stanowcze. Dziękujemy, urlopujemy. Dzieje się w tej gabinetach niemieckich ostatnio sporo. Jakieś taśmy prawdy by się Ale czytałeś. Myślicie, że w polskich się nie dzieje, czy francuskich, czy angielskich? Wszędzie, tylko że no tutaj rozumiem, że to medialnie jest rozgrywane. Jeszcze raz a propos gabinetów. Nie tylko rozmowa wideo, ale też na naszej stronie meczyki.pl z Nasserem Al-Khelaifim. Skoro Filip zaprasza na spotkanie Clermont PSG, to my zapraszamy na naszą stronę, ale też na nasz kanał, na wywiad z prezesem Paris Saint-Germain. Ja od razu zaproszę na tekst mojego autorstwa poświęcony Gironie z Marcinem Gazdą. Tak głęboko przyjrzeliśmy się. Piotr też. A muszę powiedzieć, to ja cię lajkuję od razu i jak wychodzę z tego studia, siadam do auta i w ogóle odpalam w aucie, bo ty świetne teksty analityczne piszesz. Dziękuję. Przeczytałem o Liverpoolu niedawno i naprawdę... Roman, ale w samochodzie będziesz czytał? Ja sobie czytam tak? Czasami. Nie, no nie wolno. Nie, wolno, ale nie, wolno. Ale nie odpalę auta. No, a rozumiem. Jakoś zmontować, żeby... Nie, broń Boże, broń idzie Boże. Idzie na żywo, Roman. Broń Boże, natomiast słuchajcie... Jeżeli chcecie wiedzieć, jak gra rewelacja i dlaczego tak dobrze gra rewelacja La Liga w tym sezonie przed dzisiejszym meczem z Realem Madryt, to zapraszam serdecznie. Piotrek też na pewno przeczyta. Mimo, nie, że wszystko wie o hiszpańskim tak, futbolu, nie, ale zawsze... gra bardzo fajnie, naprawdę gra bardzo fajnie, ofensywny futbol. Kto wygra? Remis. 1-1. Girona pozostanie niepokonana, utrzyma... Poczekaj, jeżeli zremisuje, to utrzyma prowadzenie? Barca liderem. Barca będzie liderem, będzie miała punkt więcej. Po wczorajszym spotkaniu, no i Tottenham-Liverpool naprawdę. Też dwa niepokonane w tym sezonie jeszcze zespoły. Świetny ten nowy trener Tottenhamu. Fajne mecze dzisiaj. Bardzo dobre spotkania. Dzieje się w piłeczce. Piłka nożna spać nie można. Oczywiście tradycyjna prośba o kciuk w górę, o polubienie naszego programu. To był Piłkarski Salon. Dzisiaj był z nami Filip Surma z Kanal Plus. Dziękuję pięknie. Bardzo. Roman Kołtoń z Prawdy Futbolu. Dziękuję. I Piotr Urban z Eleven Sports. Dzięki bardzo. A kiedy Górnik? W poniedziałek o 19:00 grają. Wiesz co po meczu jest?
Co mamy po meczu? Ekstraklasa po godzinach. Ekstraklasa po godzinach, proszę. Oczywiście. Myślałem, że może tam Janka będzie mieć. No będziemy męczyć. Tak? Tak. No jak wygra, to może zobaczymy. No. Może przyjdzie. No i oczywiście w niedzielę o 10 u nas na Meczykach Pogadajmy o Piłce. Tomek Włodarczyk, jego goście też zapraszamy. Bardzo serdecznie życzymy wam udanego weekendu. Niech Ekstraklasa trzyma ten wysoki bramkowy poziom, bo bawimy się jak na razie bardzo dobrze. Do zobaczenia.